Partnerem przechodzenia na ty w kanale sportowym jest Tyskie. Witam bardzo serdecznie. Program Hejt Park. Widzę, że ogląda nas aktualnie dużo osób. Duża część z tych osób zupełnie niepotrzebnie, bo jeśli spodziewacie się, że zrobimy drugi z rzędu Hejt Park z Czesławem Michniewiczem o sprawach z przeszłości i o korupcji w polskiej piłce, no to tego nie zrobimy, bo w tamtym programie się umówiliśmy, że trener mówi swoją wersję i potem nie będzie do niej wracał. Nie widzę powodu, by drugi raz robić program o tym samym, zadawać te same pytania i usłyszeć te same odpowiedzi. Jeśli ktoś bardzo chce, to niech sobie po prostu wróci do programu starego i go sobie odtworzy. Więc jeśli ktoś na to liczył i tylko po to chciał ten program oglądać, to trudno. Dzisiaj naszym gościem jest selekcjoner Czesław Michniewicz. Witam serdecznie. Witam również serdecznie. Chcesz coś dodać do tego, co powiedziałem? Nie, wszystko powiedziałeś, takie, żeśmy się umówili ostatni program i więcej na ten temat nie rozmawiam. Okej, okay. Czyli będziemy rozmawiać o reprezentacji Polski. Jak będziecie dzwonić do nas, to też dzwońcie. Muszę też poprawić sobie kołnierzyk. Jak będziecie dzwonić, to też zadawajcie przez telefon pytania dotyczące reprezentacji Polski. Więc zapytam na początek ja, jak to jest dostać taki łomot i przejść do historii jako trener, który stracił najwięcej goli od niepamiętnych czasów? No, na pewno nie jest to miłe, jak się traci tyle goli, ale jako trener muszę dostrzegać więcej w tym meczu niż tylko wynik. Oczywiście wynik boli i zawsze trzeba się zastanowić, dlaczego tych bramek tyle straciliśmy. Przeanalizowaliśmy to, wnioski poznają zawodnicy już na wrześniowym zgrupowaniu, ale najważniejsze, żebyśmy jako trenerzy wyciągnęli wnioski, jak grać przeciwko tak silnej reprezentacji, jak w tamtym czasie była Belgia. Ale do września to trochę daleko, to jeszcze byśmy my chcieli takie wnioski usłyszeć przed wrześniem. No, myślę, że wnioski już były widoczne, bo ten mecz kolejny tydzień później z Belgią już był zgoła odmienny od tego, który był w Brukseli, chociaż tam, mówię, no, jak to mówię, do 80 minuty było 3-1 i na boisku już nie było Roberta Lewandowskiego. Ale w 90 było 6-1. Tak, no, ale z czego się to też się wzięło i wniosek dla mnie jako trenera, że sprawdzaliśmy wielu zawodników, ale w kluczowym momencie, kiedy już się ważyły losy tej sromotnej porażki, to tych najważniejszych zawodników nie było na boisku i to jest też podpowiedź, że taka reprezentacja jak my, to ten trzon musi być jak najdłużej zachowany na boisku. Oprócz błędów takich indywidualnych, zawsze można je znaleźć i tak dalej, to też pokazało, że ważne jest doświadczenie, bo dużo się mówi o tej młodzieży, która ostatnio wchodzi do reprezentacji, ale ja chciałbym podkreślić rolę tych starszych zawodników, że oni w tych trudnych momentach potrafią sobie radzić z presją, potrafią też odpowiednio zareagować na wydarzenia. My przy stanie 3-1 rzuciliśmy się do odrabiania strat. Przeciwnik, dobry przeciwnik to wykorzystał, skończyło się 6. Rzuciliście się do odrabiania strat? No, Belgia chyba nie zauważyła tego momentu. Myślę, że zauważyła. Ja też to zauważyłem, też to zauważyłeś, bo zanim straciliśmy bramkę na 6, to mogliśmy strzelić 3 bramki jeszcze w międzyczasie i ty tak pewno pamiętasz tylko te bramki, które straciliśmy. Ja staram się, tak jak każdy trener, szukać też jakichś oznak, że coś przy tym słabym wyniku, że coś funkcjonowało na jakimś poziomie i z czego mogliśmy zdobyć bramkę. I w tej drugiej połowie były takie momenty. Sytuacja Nicoli, sytuacja Boksika, strzał Kasza. To były takie wszystkie rzeczy, które się działy jeszcze przy stanie 5-1. Niewiele by te bramki zmieniły, ale może byśmy przegrali tak jak Włosi 5-2 z Niemcami. No dobrze, ale 6-1 to jest klęska. To po prostu źle wygląda. To jest obciach. Ale to się zgadza. Jak oceniasz sam wynik, no co mam ci powiedzieć, że to jest sukces? No nie, no jest. Ale trzeba to zaakceptować. To już było. Tego nie zmienimy, tak? Dzisiaj jako trenerzy, jako zawodnicy możemy wyciągnąć z tego lekcję. Nie tylko pokorę, bo pokorę mamy. Myślę, że i zawodnicy, i sztab, i ludzie wokół reprezentacji tą pokorę mają. My mierzyliśmy się z drugą drużyną w rankingu w świecie. To jest tak, jak wpuścisz kogoś do ringu i walczysz z mistrzem świata. Musisz się spodziewać, że może być knockdown w 10 sekundzie, może być, tak? No my walczyliśmy jak równy z równym do około 60 minuty, bo ten mecz nie wyglądał wcale tak źle z mojej perspektywy. No tak równy z równym to tak trochę naciągane. No, równy z równym w sensie takim, że w sensie bramkowym, tak? Prowadziliśmy, straciliśmy bramkę. Mówię, no mecz tak się ułożył, jak się ułożył. Mówię, my popełniliśmy dużo błędów, kilka bramek straciliśmy z dystansu, kilka po podaniach prostopadłych. De Bruyne na własnej skórze się przekonałem i zawodnicy również, bo o tym najwięcej rozmawialiśmy po tym meczu, co znaczy taki piłkarz tej klasy, co De Bruyne, jaki szuka przestrzeni do podań. On myślę, że przez dziurkę w kluczu by znalazł drogę do zawodnika, żeby mu podać. To było z mojej perspektywy, patrząc na tego zawodnika i z perspektywy zawodników, coś imponującego, jak gra zawodnik światowego formatu, jeden z najlepszych piłkarzy na świecie. I to dla nas też jak gdyby jest
jest podpowiedź, w jaką stronę musimy podążać. A tak słyszę, że bardzo spokojnie podchodzisz do tego 6-1, a być może powinien być wściekły na tych, którzy wtedy przebywali na boisku. Nie, Krzysiek, to wiesz, łatwo jest skazywać winnych po porażkach. Ja nigdy tego nie robię. Też nie staram się nie wyróżniać tych po dobrych meczach jednego piłkarza. Jeden piłkarz w piłce nic nie znaczy, tak samo jeden piłkarz nie przegrywa w meczu. Byliśmy drużyną, było nas 37 w tamtym momencie zawodników, nie wszyscy byli w kadrze, część była na trybunach, część nie grała, część weszła, część nie weszła, ale myślę, że ta drużyna, ja to powiedziałem w którymś wywiadzie, że drużyna powstaje taka jak drużyna, jak reprezentacja, drużyna klubowa, nie wtedy jak wygrywasz wszystko, wszystko się fajnie układa, ale wtedy, kiedy wspólnie zapłacze. I to nie był tylko żal tych, którzy grali, to był też żal tych, którzy weszli na boisko, ale też, którzy byli obok tej drużyny, nie będąc na bezpośrednio w kadrze meczowej. I to jest, ja myślę, że największa wartość tej drużyny, że wspólnie zapłakaliśmy w cudzysłowie w szatni, bo tak się tworzy zespoły, tak się tworzy drużyny. Przerabiałem to już w paru miejscach. Wiesz co, no jest kilka krajów na świecie, co płaczą od 50 lat i żadnej drużyny nie zbudowali na tym płaczu. Się, ja wiem, ale to też my musimy patrzeć realnie na to. Jeśli gramy z takim zespołem jak Belgia, my możemy z nimi wygrać. Ja nie twierdzę, że nie. Możemy z nimi nie przegrać. Było bardzo blisko tutaj w Warszawie. Ten mecz wygląda troszeczkę inaczej. Chociaż nie da się tak z dnia na dzień zniwelować tej przewagi. Na czym bazują Belgowie, na czym bazują Holendrzy? No, na wspaniałe technice, na umiejętnościach, to posiadanie piłki jest zabójcze, bo taka drużyna jak my, która no, w większości operuje jako podstawowy środek w ataku, to jest kontratak, w tym ataku pozycyjnym słabiej idzie, gdzieś do tego dochodzi stały fragment gry, tam ci operują piłką bardzo długo i powiem ci przykład, z taką Belgią tracimy bramkę, Belgowie wymieniają prawie 2 minuty piłkę i pada bramka, to była ta z dystansu, ten strzał taki. Taka dobra drużyna przegrywa piłkę z jednej strony na drugą, utrzymuje tą piłkę, ten ciągle się zmusza do biegania. Przykład meczu tutaj w Warszawie. Jak już byliśmy blisko, podeszliśmy się do pressingu, to wycofują do piłkę do bramkarza. I bramkarz na tyle pewnie się czuje w bramce, że on też nie wybija piłki, nie pałuje, czyli walczysz o tą piłkę w powietrzu, masz szansę 50 na 50, żeby wygrać. On dalej tą piłkę prowadzi do obrońców. I to jest najtrudniejsze. Jeśli my nie nauczymy się, a to jest trudna sztuka, dłużej utrzymać przy piłce, bo z utrzymania. Ale twoje drużyny nie słyną z utrzymania piłki. To nie chodzi, to moja drużyna, akurat w przypadku reprezentacji, to jest moja drużyna, ale nie ma czegoś takiego, nie wiem, czy zauważyłeś, że ja mówię to z całym przeświadczeniem, że dzisiaj zespoły, które występują, nie wiem, w półfinale czy w jednej tam czwartej Ligi Mistrzów, wygrałyby z każdą reprezentacją. Wiesz dlaczego? Bo czasu na trening w reprezentacji nie ma. Przykładowo spotykasz się w poniedziałek, przyjeżdżają, wszyscy lecą przez pół świata, niektórzy ze Stanów, czy tam z Włoch i tak dalej, przylatują. W poniedziałek to jest tylko rozruch, nic nie zrobisz. We wtorek jest ewentualnie jeden trening, tak jak mieliśmy przed meczem z Walią. We wtorek już polecieliśmy do Wrocławia, w środę grasz mecz. Czasu na trening nie ma, dlatego reprezentacje pod względem taktycznym, pod względem umiejętności bazują na tym, co się wypracowało w klubie i dobierasz tych piłkarzy, dlatego ważna jest obserwacja, rozmowa z trenerami, rozmowa z zawodnikami, żeby wziąć właściwych piłkarzy pod właściwy sposób grania. Ty myślisz, że Belgowie nauczyli się na zgrupowaniu reprezentacji grać tak w piłkę, czy Holendrzy? Nie, tak nie jest. Oni już to potrafią. Grają w świetnych klubach, grają w reprezentacji, są lepiej wyszkoleni. Oczywiście to jest kamyczek do ogródka do nas wszystkich tutaj, do szkolenia, do tego słynnego już tej polskiej myśli szkoleniowej i tak dalej. Musimy zacząć robić coś lepiej niż robimy, bo widzimy, jakie są deficyty na tle każdego piłkarza. Już nie porównuję do Bruyne, czy Depaya, czy innych zawodników, bo to jest światowy top. Ale tych takich nawet w młodzieżowych drużynach i tu jest najwięcej do zrobienia. Mhm. No dobrze, za chwilę włączymy telefony. Też krótkie ogłoszonko, to znaczy nasz partner, firma Fuksiarz.pl ma specjalną ofertę tylko na dzisiaj i tylko dla ludzi, którzy oglądają teraz ten Hejt Park, to znaczy do północy można zakładać konto i poza wszystkimi innymi bonusami, które zazwyczaj są takie jak zakład bez ryzyka, cashback, to jeszcze dodatkowo jest freebet 50 zł, który można wykorzystać na mecz Polska-Meksyk. Hasło Katar22. Dzisiaj do północy można się rejestrować. Jak się wpłaci 50 zł, to się dostanie też ten flipper 50 zł i można go wykorzystać właśnie na mecz Polska-Meksyk, czyli taki zakład zupełnie za darmo sobie zawrzeć i Janusz się trafi, że Polska wygrała, chociaż może lepiej na Meksyk stawać. Na kogo lepiej? No właśnie, wiesz co, sprawdzam, bo tak mi się coś układa w głowie, że dzisiaj mamy 22 i z Meksykiem będzie równo mecz za 5 miesięcy, tak? 22 listopada, sprawdzam, bo ja gdzieś to zapisane. Tak, tak, tak.
5 miesięcy do meczu. Tak, dokładnie, 5 miesięcy do meczu. No. To już nie jest tak dużo, co już to zaczyna brzmieć przerażająco troszeczkę. 5 miesięcy to nie brzmi jeszcze przerażająco, ale jak weźmiesz pod uwagę, że to może być 5 treningów, to już tak, bo jak policzysz to, co nas czeka w najbliższym czasie, dwa mecze do rozegrania w Lidze Narodów i później być może mecz towarzyski u siebie w Warszawie, no to tych treningów na pewno jest nie za wiele i to też będzie każdy trening, każda jednostka, każda minuta spędzona na zgrupowaniu będzie bardzo ważna. Mm-hmm. Numer telefonu wyświetli się wam za chwilę na antenie, więc prosimy o dzwonienie, zadawanie pytań. Powiedz mi, ile odpowiedzi dało ci to zgrupowanie, a ile nowych znaków zapytania? Ja myślę, że każdy mecz to jest jakby cenna informacja dla mnie jako trenera, który pracuje krótko z reprezentacją, przystępując do tych meczów czerwcowych, no raptem odbyliśmy dwa mecze, wiadomo, Szkocja, Szwecja, grupa zawodników też się zmieniła, bo jak popatrzymy na mecz ze Szwecją, ten decydujący o walce o udział na Mistrzostwach Świata, to tak, w pierwszym meczu nie zagrał Szczęsny, to był nasz wybór świadomy, ale tak, nie było Bielika, nie było Mudera, nie zagrał też Szymański, nie zagrał Kasz, czyli pięciu zawodników zupełnie nowych na mecz z Walią, czyli praktycznie pół drużyny, czyli nowa drużyna. Dostali szansę inni, sprawdzaliśmy kilka ustawień i teraz jeśli marzyło nam się, żeby grać dwójką napastników, to są określone ustawienia, w których można to robić, kiedy można grać tą dwójką napastników, kiedy nie. I to ustawienie, które, nie wiem, można tu pisać na twojej tablicy? Można. Masz coś do pisania? Nie, tylko czy się marzy. Bo to na to stoi, nie róbmy tak. Jak. No to jeśli my zagraliśmy z Walią w takim ustawieniu, tak jak mówię, ustawienie nie gra. To było takie ustawienie, żeby spróbować grać dwójką napastników. Dlaczego? Szymański wrócił, w niedzielę miał mecz, finał Pucharu Rosji, czyli był tym nominalnym naszym skrzydłowym, który grał ze Szwecją, nie mógł zagrać. Tutaj też nie mieliśmy zbyt wielu opcji na ten moment, a chcieliśmy wypróbować dwójkę napastników. I można to zrobić tak, grając w takim ustawieniu. Czy to będzie takie ustawienie, czy jeśli byśmy wycofali tutaj tego zawodnika, takie typowe 4-4-2, bo to też jest 4-4-2. Ale tu to ustawienie nam dawało też wykorzystanie Zielińskiego. Zieliński i dwójka napastników w średnim, czyli Piotr Zieliński ma zawsze przed sobą dwie opcje, bo z tym zawsze był problem w reprezentacji. Mówiło się, że Piotrek nie może do kogo zagrać. Dwójka napastników, Adaś Buksa i Robert Lewandowski. Adam świetny czas za sobą w MLS-ie, strzelał dużo bramek i to był dobry moment, żeby to wypróbować. Był też dobry moment, żeby zobaczyć, jak funkcjonują ci zawodnicy, którzy mogą też grać w środku pola. To był Mati Klich był i już nie pamiętam, kto tam był z prawej strony. Żurkowski wszedł. Nie pamiętam ktoś, ale generalnie chodziło o wypróbowanie tego ustawienia. W ustawieniu z dwójką napastników jest kilka takich masz to. Mutacji, można powiedzieć, kiedy można tych dwójkę napastników wykorzystać. Na pewno 4-4-2, czy to w rąbie, czy to w takim płaskim ustawieniu. Na pewno ustawienie z trójką obrońców, czyli to takie popularne ustawienie z wahadłowymi. I teraz kwestia jest, jak się zbuduje ten środek. Można zbudować klasyczne takie 3-4-1-2, czyli znowu jest miejsce dla Zielińskiego i dla dwóch defensywnych pomocników, ale można też zbudować takie ustawienie, że ma się dwóch ofensywnych pomocników i jeden defensywny pomocnik. W takim ustawieniu też graliśmy. To było kolejne ustawienie pod to, żeby zagrać dwójkę napastników. No i tradycyjne ustawienie, to o którym graliśmy ze Szwecją, czyli napastnik, dwójka skrzydłowych, czy to są nominalni prawdziwi skrzydłowi, czy tacy zawodnicy, którzy schodzą do środka, Zieliński czy Szymański, bo też tak graliśmy, czyli takie 4-3-3, jeden defensywny pomocnik, tak graliśmy z Belgią. Nasz problem polegał na tym, że Belgowie grają z wahadłowymi, grali bardzo szeroko ustawionymi, szybko zmieniali kierunek ataku i bardzo często nasi tutaj skrzydłowi w tym wypadku, Szymański z drugiej strony już nie pamiętam kto tam był, grał, musieli wchodzić często w linię obrony, żeby tworzyć tutaj przede wszystkim, tu nie mogłoby za dużo odległości, bo De Bruyne za każdym razem przeszywał naszą linię pomocy i grał do napastnika, ale musieliśmy też szybko atakować zawodnika, który był tu najszerzej ustawiony. Stąd też zagraliśmy w tym ustawieniu 4-3-3. Z kolei z Holandią, patrząc na to, jak gra Holandia, czyli podobnie jak Belgia, grała mnóstwo piłek przez sektor ten środkowy, czyli mocne podanie, które mija tutaj środkowych pomocników. Zagraliśmy na dwójkę defensywnych pomocników. Zagrał Krychowiak, zagrał Góralski i to było takie ustawienie. Znowu
rogu był Piotr Zieliński jako ten zawodnik najwyżej ustawiony koło Roberta, nie Roberta, koło Krzyśka Piątka, Robert nie grał w tym meczu, żeby w razie odbioru piłki wszystko kierować jak najwyżej się da, albo tu, żeby jak najszybciej zdobyć przestrzeń. No i istotne było tutaj to ustawienie, z jednej strony zagrał Nikola Zalewski, z drugiej zagrał Frankowski. To były wszystkie ustawienia, które my zastosowaliśmy w tym, na tym zgrupowaniu. Przyszedł mecz z, tutaj z Belgią u siebie. Znowu wróciliśmy do ustawienia tutaj z defensywnym pomocnikiem i znowu graliśmy tutaj w ten sposób, przepraszam, graliśmy na trójkę obrońców. To był ten mecz na 3-3-5-2, można tak powiedzieć, i pełnił rolę tych wahadłowych Mati Cash i Nikola Zalewski. Problem polegał na tym, że Nikola Zalewski w Romie to jest taki zawodnik, który jest skupiony bardzo na ofensywie, bardzo gra ofensywnie. U nas musiał też często wracać do linii pomocy. I widzieliśmy go bardzo dobrze grającego w ataku, w akcjach ofensywnych w Rotterdamie. Trzy dni później był kolejny mecz, jak już za każdym razem musiał głęboko wracać z tej pozycji, już nie był aż tak widoczny w ataku, chociaż kilka momentów miał, mógł nawet zdobyć bramkę. Ale on po każdej akcji już musiał pokonywać dystans o wiele bliżej, będąc pola karnego. I tych sił troszeczkę brakowało. To jest młody zawodnik, młody organizm, chociaż dużo gra w Romie, to najczęściej nie gra całych meczów. I już tego troszeczkę, tych metrów tutaj nabieganych, później brakowało dynamiki do przodu. Ale dowiedzieliśmy się, że to jest pozycja, na której może występować. Czyli mamy odpowiedź. Pytałeś mnie o odpowiedzi. Mamy Nikolę, który może grać jako skrzydłowy w 4-3-3. Może grać, tak? Poradził sobie. Mamy Nikolę, że wiemy, że jak będziemy atakować, będzie bardzo na skrzydło ofensywne ustawienie, to Nikola również może grać na tej pozycji. Oczywiście Nikola może grać też tutaj. Sprawdzaliśmy w grze kontrolnej, takiej wewnętrznej, Nikolę jako zawodnika grającego w środku pola pod napastnikiem. Widać, że kiedyś grał na tej pozycji, ale nie wyglądało to dobrze. Być może we wrześniu będzie to inaczej wyglądało, ale na tamten moment za dobrze to nie wyglądało. Pytasz mnie o tych zawodników, ja mówię o tych zawodników, którzy dopiero wchodzą do reprezentacji. No, warto podkreślić też tutaj, myślę, obrońców, jak jesteśmy już przy meczu z Belgią, to na pewno Kiwior jest tym zawodnikiem, gdzie też warto przyglądać mu się. Może być to zawodnik w przyszłości, który będzie uzupełnieniem dla dwójki naszych tutaj etatowych stoperów, czyli Janek i Kamień Glik, bo nie możemy wykluczać, że wrzesień, październik przyjdzie, że któryś z nich z różnych względów może nie grać. Musimy być przygotowani. Kiedy mieliśmy to sprawdzić? Musieliśmy zaryzykować. Zaryzykowaliśmy to z Kiwiorem, a na dodatek Janek Bednarek, który nominalnie miał grać na tej pozycji w trójce przeciwko Belgii, odniósł kontuzję, nie mógł zagrać, zadebiutował Mati Wieteska. No i było tak, że mieliśmy doświadczonego piłkarza, bardzo ważnego, Kamila, ale dwóch zawodników, ten miał jeden występ, ten miał zero występów. Po drugiej stronie też było trzech obrońców z reprezentacji Belgii, którzy mają za sobą już mnóstwo turniejów, eliminacje Mistrzostw Świata, Mistrzostwa Świata Europy. Każdy co najmniej 100 występów w lidze. I dlaczego o tym mówię? Bo to było kluczowe. Nikola miał duży problem wszystkimi podaniami za plecy tutaj. Jak tylko mieli okazję, to starali się grać piłkę za plecy. Co robili? Podeszliśmy wyżej do pressingu. Musisz podejść wyżej, linia obrony. Jak podeszliśmy wyżej, dostawaliśmy cały czas piłki na pojedynek biegowy. Dla Kamila, dla Wietesa, czy dla tutaj też Kiwiorka. I z tym mieliśmy duży problem, bo klasowe zespoły tak grają. Jak się wyjdziesz troszeczkę do nich wyżej, to będą ci grali piłki za plecy. Czyli ta przestrzeń jest otwarta, będą ci grali piłkę za plecy. Jak podejdziesz troszeczkę niżej, czyli ustawisz się niżej, to klasowe zespoły grają w ten sposób, że szukają tej piłki przeszywającej tutaj przez piątkę. Tak grali Belgowie, tak grali Holendrzy. I to nas stanowiło duży problem, bo jeśli graliśmy na czwórkę obrońców, to te odległości tutaj były duże. Jak na trzech, to tu było wszystko ok, ale ważne było to tutaj. No i mógłbym tak opowiadać. No to jeszcze będzie okazja, jeszcze te znaki zapytania i które się pojawiły i odpowiedzi, przejdziemy przez nie. Ale mamy póki co pierwszy telefon. Halo? Witam Patryk. Patryk Kalisza się kłania. Cześć, witam. Ja mam takie pytanie do selektora. No i selekcjonerze, jeżeli Grzegorz Krychowiak zostanie w Krasnodarze na obecny sezon, nie znajdzie nigdzie indziej klubu, czy będzie brany pod uwagę na wrześniowe powołania, brany pod wyjazd na Mundial? I drugie pytanko od razu zadam, się rozłącza. Marcina Kamińskiego, dlaczego trener w ogóle nie skorzystał z niego po dobrym sezonie kształtu? Dziękuję i pozdrawiam. Dziękuję. Może zacznę od Grześka Krychowiaka. Wcześniej było ustalone, że Grzesiek nie zagra w ostatnim meczu i tak się to stało, bo dostał informację, że musi wrócić do Krasnodaru.
Wczoraj czy przedwczoraj ukazała się informacja z FIFA, że zawodnicy, którzy grają w lidze rosyjskiej, mogą zawiesić na rok kontrakt, czyli mogą odejść znowu na to roczne wypożyczenie. W czasie zgrupowania, przed zgrupowaniem nie było takiej informacji, także tutaj wiele wskazuje na to, że Grzesiek albo odejdzie na to roczne wypożyczenie, albo po prostu rozwiąże kontrakt za porozumienie stron z Krasnodarem. Także myślę, że tutaj nie będzie problemu, jeśli chodzi o jego osobę, dla nas bardzo ważnym zawodnikiem. Rozmawialiśmy o tym, żeby jak najszybciej znaleźć klub, żeby przejść normalnie okres przygotowawczy, bo później już nie będzie czasu, żeby to wszystko nadrabiać, jeśli chodzi o Krychowiaka. Jeśli chodzi o Marcina Kamińskiego, widziałem Marcina w meczach ligowych, oglądałem go też w treningu. Mogliśmy się zdecydować na jednego środkowego obrońcę, bo tak te mecze wyglądały. Do sprawdzenia, mówię, z lewą nogą, zdecydowaliśmy się na Kiwiora. Być może gdyby Kiwior zagrał słabiej w meczu z Holandią, to szansę swoją z Belgią dostałby Marcin Kamiński, a tak się nie stało. Kiwior zagrał dobry mecz i uznaliśmy, że jeśli mamy myśleć w dłuższej perspektywie o zawodniku, który może pojechać, powalczyć o wyjazd na mistrzostwa, bo tu niczego nie przesądzam, to Kiwior maksymalnie może mieć 4 mecze, jakby we wszystkich zagrał i jedzie na Mistrzostwa Świata. Czyli znowu mówimy o zawodniku młodym, ale bez doświadczenia w reprezentacji. Gdyby nie zagrał w tym meczu, to tych meczów maksymalnie mógł mieć 3. Nie jest powiedziane, że zagra z Holandią i z Walią. Także uznaliśmy, że po dobrym meczu damy mu jeszcze raz szansę, zobaczymy na tle przeciwnika i zobaczymy go w ustawieniu z trójką obrońców. Dla Kiwiora myślę, że to był fajny sprawdzian. W jednym meczu zagrał w czwórce obrońców, w drugim zagrał w piątce obrońców. Mówię o 3 stoperach, 2 stoperach. I co ważne, a na co dzień w lidze gra jako defensywny pomocnik. Wiadomo, że trener się zmienia i jest dużo... No i nawet na lewej stronie może sobie poradzić. Może zagrać też na lewej stronie. Taki wariant też zakładaliśmy, że w którymś momencie możemy przejść na idealny zawodnik do szerokiej kadry na turniej, bo pokrywa różne pozycje w razie czego. No właśnie czego. O to chodzi, Krzysiek, bo jedną rzecz musimy sobie uświadomić. Jeszcze nie ma oficjalnego komunikatu, ale ustalenia... W trakcie losowania były takie, że wszyscy trenerzy na takim panelu dyskusyjnym w Katarze zgodzili się na to, żeby powiększyć kadry o 3 miejsca z uwagi na koronawirus i tak dalej, że to będzie w trakcie sezonu ten turniej. Zgodzono się, że 26 zawodników może być powołanych. Zastanawiano się, czy to ma być dodatkowo jeden bramkarz, czyli 4 bramkarzy, czy może sobie wybrać dowolnie. Nie wiadomo jeszcze, co UEFA zdecyduje, ale nasze ustalenia trenerów, którzy tam byli, uznali, że 4 bramkarzy wśród tych zawodników może być. 4 bramkarzy. Czyli zostaje 22 zawodników do... Nie, no ale chyba lepiej wziąć 3 bramkarzy. Niekoniecznie, no, ale może być obligatoryjnie, że 4 bramkarzy. No dobrze, ale jeśli nie będzie, no to chyba logika każe wziąć 3. I teraz, Krzysiek, jak popatrzysz na liczby, to zobacz. Nie przywiązuję uwagi do ustawienia. Na każdej pozycji musimy mieć po 2 zawodników. Czyli jak to dokładnie rozpiszemy, to wyjdzie nam, że mamy 22 zawodników, tak? Nie chcę tego rozumieć. 2 razy 11, wiadomo. 22, tak? I teraz tak, jak dołożymy jeszcze 2 bramkarzy, to mamy 24 zawodników. Już jest 24, wystarczy tylko po 2 na pozycji. Dlatego przy podjęciu decyzji, kto pójdzie na Mistrzostwo Świata, musimy brać pod uwagę to, co ty mówiłeś. Kto może zagrać tu, kto może zagrać tu, kto może zagrać tu, na ilu pozycjach może zagrać. Oczywiście jak grasz na wszystkich pozycjach, to znaczy, że nigdzie nie grasz. Musisz mieć też wiodące pozycje, że zawodnik jest przypisany do pozycji, ale pokazuje skalę czyli problemu. Czyli takiego nowego Darka Dudkę szukamy, który wiele pozycji pokrywał no. w kadrze. Tak często jest. Nikola Zalewski może być tym zawodnikiem, o ile wywalczy sobie wyjazd do Kataru, który może grać po lewej, na lewej stronie obrony. Myślę, że poradzi sobie na lewej pomocy, na skrzydle, poradzi sobie na prawej i z konieczności mógłby też zagrać jako dziesiątka. I takich zawodników też będziemy szukać, żeby nie brać po 4 zawodników na pozycję, bo po prostu nie umieścimy. Bo jest krótko, Kiwior jedzie. Nie wiem, zobaczymy, ale zobacz, Krzysiek, musimy jeszcze tutaj wziąć 4 napastników, bo tylu musi być napastników, czyli praktycznie po 2 zawodników na pozycję i 4 napastników i przy założeniu, że 4 bramkarzy, jest 26, koniec. Innych zawodników nie ma, dlatego to zgrupowanie miało dać nam też odpowiedź. To, że zawodnicy, niektórzy nie zagrali, bo tacy też byli, czy Kunik, czy Kamil Peska, ja z nimi rozmawiałem, mówię, że jak wy to odbieracie? Oni mówią, że to nie był stracony czas, bo tak się próbowała taką narrację narzucić, że stracony czas, bo mogliby odpoczywać. Oni sobie jeszcze odpoczną, to są młodzi zawodnicy, ale oni się wszyscy poznali z tą drużyną. Nie tylko na boisku, ale też poza boiskiem, bo też mieli jakieś wspólne wyjście na kolację i tak dalej. Oni się wszyscy znają. Przyjadą we wrześniu wszyscy na zgrupowanie, bo spośród tej 38, których było, plus tam minus jeden, mówię o tym Moslunine, który nie dojechał, czyli było 37.
oni wszyscy już w tej kadrze byli. Być może dojdą jeszcze ci, którzy nie było, dwóch, trzech zawodników. I to jest drużyna, która już ma wspólne przeżycia z wiosny, z Szwecją i dodatkowe przeżycia z tych czterech meczów. Z tej drużyny można już lepić, bo wiedzą, jakie są założenia. I co jest istotne, zobacz, zagrało 11 zawodników. W każdym meczu robiliśmy 5 zmian, czyli 16 zawodników zagrało. Co się dzieje? Następnego dnia mogliśmy normalnie zrobić, było 20, 22 zawodników, normalny trening 10 na 10. Najczęściej były to gry różne i tak dalej. Normalny trening, to nie było tak, że musiał trener... Nie regeneracja dla tych, co grali. Tak. Ale tu normalny trening, normalna intensywność i tak dalej. To nie było straconego czasu, ale też ja cały czas mogłem patrzeć na tych zawodników, przyglądać się, kto co ma, czego nie ma, i każdy trening jest nagrany, można to sobie otworzyć, popatrzeć i zobaczyć, czy ten zawodnik mi pasuje. Nawet nie grając w meczach, ja wiadomo, że każdy chce grać w meczu, ale ja ostrzegałem, że nie wszyscy w tym meczu zagrają. W każdym meczu może nie dostać szansy, bo taki jest układ tych meczów, że wszyscy może nie zagrają. I powiedziałem, ale macie szansę się pokazać. Była wewnętrzna gra, były inne treningi. W każdym treningu można było coś dla siebie wywalczyć. Czy jest kolejny telefon? Halo? Halo, witam. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Mam takie pytanie do selekcjonera. Chciałem się zapytać, jak dużo jeszcze ewentualnie znaków zapytania ma selekcjoner no, na różnych pozycjach w kadrze. Nad iloma jeszcze pozycjami się zastanawia i nad iloma piłkarzami się waha. O to chciałem zapytać i chciałem jeszcze, żeby selekcjoner doprecyzował sprawę z tymi piłkarzami z Rosji. No bo tak, wiemy o Rybusie, selekcjoner powiedział o Krychowiaku. Chciałbym jeszcze się dowiedzieć, jakie selekcjoner ma zdanie na temat Szymańskiego. Okej. To już mówię, zacznę może od Sebastiana Szymańskiego. Z Szymańskim jest podobna sytuacja jak z Krychowiakiem. Też może wyjechać na roczne wypożyczenie, ale też może być transfer dokonany, taki definitywny. Tylko problem polega na tym, jak będą te przepływy finansów wyglądały, bo wiemy, że jest embargo, nie można przesyłać pieniędzy do Rosji i tak dalej. Może się to skończyć wypożyczeniem, ale też są kluby zainteresowane, które chcą go wykupić. Tylko kwestia formalna, czy da się to zrobić, czy nie da się tego po prostu zrobić. Jeśli się nie da, to pójdzie na wypożyczenie. Są chętni, jest zainteresowanie, ale może też się tak zdarzyć, że to jeszcze troszkę potrwa, bo na razie te transfery międzynarodowe się nie odbywają. Poza Jackiem Góralskim może gdzieś tam jeszcze jakieś inne transfery, o których ja nie słyszałem, ale dopiero to wszystko nastąpi. Jeszcze nie mamy lipca. Tak? W lipiec 5 najczęściej większość zespołów zaczyna przygotowania i wtedy zaczną się ruchy transferowe. Liczę na to, że ta sprawa się szybko wyjaśni i jestem przekonany, że Sebastian już nie będzie grał w Dynamie, pożegnał się z trenerami, pożegnał się z klubem, z zawodnikami, także trener jego teraz obecny już pracuje w Hercie Berlin, też jest zapytanie ze strony Herty Berlin, ale wiemy, że to Herta taki trochę klub studnia dla polskich piłkarzy, tam nikomu się nie udało, tak? Jak przypomnę sobie tych zawodników, Polaków, którzy tam szli do tej Herty. Karwan, po kolei. Wichniarek. Wichniarek dwa razy, Artur. Tak. I na koniec to Piątek. Jakoś tak właśnie, że no, ten klub nie służy. To były takie kluby, w których zawsze Polacy się wyróżniali, ale ta Herta, szczerze mówiąc, to nikomu nie służy. To już inna sprawa, bo mają swoje problemy. Jestem względnie spokojny, ale oczywiście im dłużej będzie upływał czas, że nie mają klubów, mówię o Szymańskim, bo Krychowiak w najgorszym wypadku będzie musiał zostać i nie będzie miał na to wpływu, będzie musiał zostać w Rosji, tak? No i wtedy co z nim zrobić, tak? Z Krychowiakiem. No co zrobić? No, ja myślę, że Krychowiak tutaj podejmie taką decyzję, że to będzie z korzyścią dla niego i dla reprezentacji. W ostateczności, jak miałby zostać w Rosji, to po prostu odejdzie, bo ma taką możliwość, nie musi mieć na to zgody klubu. Ale też pamiętajmy, że też tam w grę wchodzą olbrzymie pieniądze. To musi załatwić menadżer, to musi załatwić on. Ja myślę, że Grzesiek jest świadomy. Rozmawialiśmy po meczu z Holandią na ten temat już bezpośrednio, bo następnego dnia wyjeżdżał i mówi, żeby się nie martwić, że on wszystko zrobi, żeby było wszystko dobrze, żeby on był w optymalnej formie, żeby przeszedł okres przygotowawczy i żeby grał w dobrym klubie. A kwestia Rybusa to była decyzja twoja, czy Polskiego Związku Piłki Nożnej? Nie, moja decyzja. Zadzwoniłem do Maćka. To było... Po naszym zgrupowaniu dziennikarze zadawali pytanie o Maćka, co będzie. Ja powiedziałem, że to nie jest czas i miejsce, jego nie było z nami na zgrupowaniu. Maciek w tym czasie przybył w Polsce, zadzwoniłem do niego, rozmawiałem z nim i przedstawiłem mu, on dowiedział się jako pierwszy o mojej decyzji, ale też wykazał się dużym zrozumieniem, wie co się wokół niego dzieje. Mówi, że ogląda wszystkie mecze reprezentacji w czerwcu, bo większość czasu spędza w Polsce i bardzo chłopakom kibicował, co więcej, cały czas jest z nimi w kontakcie i zawodnicy w drużynie, jak się tak rozmawia, oni doskonale rozumieją jego sytuację, bo
Jak patrzę, zależy z której perspektywy na to patrzysz. Jak patrzysz z perspektywy Rosja, wojna, pieniądze, brudne i tak dalej, to powiesz, nie powinien grać. Ale jak zawodnicy patrzą, znają jego żonę, znają jego sytuację, jak to wszystko wygląda, żona jasno powiedziała, że ona do Polski nie chce przyjechać. I on musiał podjąć trudną decyzję. Nie wiem, Krzysiek, ja wiem, że ty możesz mieć inne zdanie. Ja ci mówię, ja o czym z Maćkiem rozmawiałem. Ale wyszło na to, że ty masz takie same. Nie, ja mam takie zdanie. Ja powiedziałem, że Maciek też zrozumiał to. On mówi, że trenerze, ja chcę reprezentacji pomagać. Jeśli nie będę powołany na swoje zgrupowanie, to ja też nie chcę jej szkodzić. Mówię, bo gdybym był powołany, to wiem, co by się działo wokół mnie na reprezentacji, a my potrzebujemy jako reprezentacja spokoju. On to doskonale zrozumiał. Jeszcze ważna rzecz, ja w żaden sposób nie powiedziałem, że wyrzucam go z reprezentacji. Nie ma takiego prawa ani takiej odpowiedzialności, żeby powiedzieć, że on nigdy w reprezentacji nie zagra. Ja jestem, za chwilę mnie nie będzie, przyjdzie inny trener. Maciek zagrał 68 meczów w reprezentacji. Nie możesz tego przekreślić jedną decyzją, która spowodowana jest też rodziną, jest przede wszystkim rodziną, że został w tym miejscu, w którym został. Czy rodzina to nie jest alibi? Krzysiek, nie wiemy tego, ale jak nie wiemy, to też nie przesądzajmy w drugą stronę. I uważam, że zagrał 68 meczów, wywalczył kilka awansów na Mistrzostwa Świata, na Mistrzostwa Europy, zagrał w tej reprezentacji dużo i nie można go tak potępiać zero-jedynkowo. Ale gdyby był piłkarzem pierwszego składu, podjąłbyś tą samą decyzję? Ja powiem ci więcej, Krzysiek. Byłoby, jeszcze byśmy rozmawiali byśmy na ten temat z Maćkiem. Maciek, to co, dobrze, że za to zapytałeś, sportowo też, bo dzisiaj mówiłem o tych pozycjach. Z kim rywalizuje dzisiaj? No dzisiaj mamy Nikolę Zaleskiego, który ma 20 lat, Maciek ma 33, tak? Mhm. Jest przyszłością Nikola? Wszyscy się z tym zgodzą, że jest przyszłością reprezentacji, tak? I teraz byłby wybór. Czy Nikola, 20-letni, który gra w świetnym klubie? Nie, jeszcze jest pucharz. No jeszcze jest pucharz, jeszcze są inni zawodnicy. Bereszyński na tej pozycji może grać. Bereszyński, tak jak mówiliście, może grać na trzech pozycjach, tak? Prawa, lewa i też w środku obrony w trójce może grać, tak? I na którym miejscu sportowo by był? Ja dzisiaj uważam, że, zresztą Maćkowi to powiedziałem, że sportowo też są zawodnicy, którzy są przed nim. Dlatego podjęliśmy taką decyzję, że miał czystą głowę, żeby on wiedział, na czym stoi, żeby też reprezentacja wiedziała. Ale w żaden sposób nie będę go potępiał, tak jak niektórzy chcieliby od razu na gorąco na konferencjach. A co o Rybusie, a co o Rybusie? Ja wiem, że w odpowiednim czasie się do tego odniesiemy. Podjęliśmy taką decyzję, ale mówię, to nie jest skreślenie z reprezentacji. Nie wiemy, co będzie za rok. Może się wszystko, sytuacja oby unormowała, że wszystko wróci do normy, wróci normalność przede wszystkim. W Rosji i na Ukrainie przede wszystkim. I wtedy może się okazać, że ten Rybus jeszcze kiedyś zagra w reprezentacji. Tego też nie możemy wykluczyć. Okej. Kolejny telefon. Halo. Witam, panowie. Witam. Panowie, Mikołaj z Bielska-Białej z tej strony. A, po odbysk idzie. No, dawaj, dawaj. Trener może mieć dobre wspomnienia. Może mieć dobre wspomnienia, może niekoniecznie. Mam, mam. Dobre, dobre. Także na wspomnienie może jeszcze kiedyś przyjdzie pora. Panowie, chciałem zapytać o te przygotowania do mundialu, bo tak jak wiemy, mundial w tym roku w listopadzie. Nie będzie za dużo tego czasu na przygotowania, ale chciałbym dowiedzieć się, jak przygotowania będą wyglądały. No i właściwie tyle. Chciałbym jeszcze tutaj pozdrowić swoich chłopaków z klubu LKS Zaporowa-Tynica, z Wieślicy i z ekipy Szczurek. Pozdrawiam. Dzięki, dzięki, dzięki wielkie. No to ja może, Krzysiek, najlepiej jest na datach powiedzieć. Załóżmy, że to już jest listopad. I tu jest poniedziałek, wtorek, środa i czwartek. To są te kluczowe dni. I to jest 21, 22, 23 i 24. Tu się spotykamy, tu przyjeżdżają zawodnicy. Czyli podróż, w niedzielę jeszcze jest kolejka ligowa. Najczęściej we Włoszech jeszcze wszyscy grają w niedzielę. Także kiedy się spotykacie? Dzień przed? Nie, spotykamy się 21. Spotykamy się. Listopada? Tak. Spotykamy się w poniedziałek. W środę prawdopodobnie zagramy grę kontrolną na dzisiaj. Nie, nie, czekaj, coś pomyliłeś. No wtedy już mecz gramy. Nie listopada, to pomyliłem, poczekaj. A, mówisz już o mistrzostwach. Tak, tak, tak. To tydzień wcześniej, wiesz, Krzysiek? Tydzień wcześniej. No to cofnij właśnie kalendarz o tydzień. Tak, poczekaj, listopad o tydzień. Tak, 14, okej? Okay? Dobra, brawo, zaczynać. Tak, już byłem, wybiegłem do przodu. 14, 15, 16, 17, tak? I zobacz, tu gramy z Chile. Prawdopodobnie, wszystko na to wskazuje. Tu się we wtorek spotykamy. Robimy wszystko, żeby potrenować na Stadionie Narodowym, żeby to też będzie już listopad i różne warunki mogą być. Także tu albo będzie Narodowy Stadion, albo będzie Stadion Legii. We wtorek jest, to jest jeden trening po podróży. Tu jest trening, który może maksymalnie trwać 60 minut, bo to jest rozruch przedmeczowy. Na mecz towarzyski może troszeczkę go przyciągniemy, 75. Może się tak zdarzyć. Tu zagramy mecz. Tu zrobimy trening regeneracyjny. Trening regeneracja, tak? Zrobimy czwartek. I tutaj w czwartek po tym treningu już lecimy do Kataru. I tam jesteśmy w piątek. To jest piątek, sobota
niedziela i przychodzi poniedziałek znowu. Poniedziałek jest trening przedmeczowy i we wtorek gramy już z Meksykiem. Meksyk. Czasu nie ma. Dlatego najważniejszą pracę musieliśmy wykonać teraz na tym zgrupowaniu. Ktoś będzie miał takie czy inne zdanie, ale ja wiedziałem, ile tych jednostek zostanie, jakie to będą jednostki. Jeśli byśmy tego nie zrobili, to byśmy nic nie wiedzieli. Mecze we wrześniowe są bardzo ważne, bo chcemy się utrzymać. Ale Jerzengel powiedział, że to nie jest czas na eksperymenty, ten okres, który był teraz. Wiesz co, ja szczerze mówiąc, Krzysiek, zdania wszystkich szanuję, ale tak naprawdę nie słucham, bo każdy z tych trenerów nawet, którzy prowadzili reprezentację na mistrzostwach i nie tylko, szanuję ich dorobek i to, gdzie byli, ale nikt nie prowadził drużyny na mistrzostwach w listopadzie. Jerzy Engel wywalczył awans na mistrzostwa jesienią 2001 roku, tak? Pamiętasz, jesień to była, tak? Jesień. A co było w 2002 roku, wiosną? No to serię sparingów jeszcze. Serię sparingi, tak? Mecze towarzyskie, tak? Towarzyski. To były te mecze i on sobie tu mógł eksperymentować. My czegoś takiego nie mieliśmy. My mamy mecze o punkty, o walkę w grupie i tak dalej. Czegoś takiego nie mieli, dlatego te wszystkie podpowiedzi, niektóre słuszne, niektóre nie, ale ja nie mogę, wiesz, słuchać każdego, kto wchodzi do autobusu, łapie za kierownicę i mówić w prawo, w lewo, ja muszę sam tą kierownicę trzymać. A w takiej sytuacji jeszcze nikt nie był, żaden trener na świecie, żeby spotkać się w poniedziałek, a za tydzień już grać mecz mistrzowski na Mistrzostwach Świata. Bez żadnego przygotowania, bez niczego. Ten okres jest krótki. Przypomnij sobie, jak Sousa miał prawie 3 tygodnie przed pierwszym meczem na Mistrzostwach Europy, tak? Była Opalenica, później był Gdańsk, ile było czasu, żeby się przygotować. Engel miał ten sam czas, inni trenerzy, Paweł Janas miał ten sam czas, tych trenerów, których pamiętam, którzy wywalczyli. A w takiej sytuacji jak ta, żaden z nich nie był. A propos Kataru, no to okazało się, że drugi z naszych sponsorów, firma MP Go, też ma hasło Katar, kod Katar. Tam dostaniecie na ten kod 60 dni korzystania z MP Go za darmo, zamiast standardowego miesiąca za 30 zł chyba, więc za 20, więc oszczędność 40 zł. Kod jest ważny tylko do końca tygodnia, do niedzieli 26 czerwca. Kto się tym razem dodzwonił? Halo? Dzień dobry, Mateusz Oświęcimia. Dzień dobry. Witam panie trenerze, witam cię Krzysztof. Mam takie zapytanie, jak trener Michniewicz mógłby skomentować słowa trenera reprezentacji Holandii, który mówi, że cały nasz sztab i piłkarze cieszyliśmy się z wyniku 2-2, a wygrywaliśmy 2-0 i mogliśmy przegrać 3-2. Znam trenera Van Hala. Poznaliśmy się w sytuacji takiej dosyć intymnej, że tak powiem. Kiedyś z Krzyśkiem byliśmy na meczu. Nie, to już się ukazało, ten twój kwartalnik, czy jeszcze nie? Nie, jeszcze nie, ale jeszcze dobra, nie. No możesz powiedzieć. No, pamiętam tę sytuację. No ale to może to lepiej, niech kwartalniki czytają. Wtedy się po raz pierwszy widzieliśmy, dzisiaj się widzieliśmy nasze Wisie, no tydzień temu. Widzieliśmy się po raz drugi. Mówiąc krótko, świat jest mały. Który to był rok? 2005. Piąty, coś takiego, pojechaliśmy do Holandii na mecz Roda Kerkrade kontra ktoś tam? PSV Eindhoven. Okay. Chcieliśmy zobaczyć, jak się gra 4-3-3. Wtedy dzień wcześniej byliśmy na meczu Nijmegen, grał z Herenveen. Wtedy grał Arek Radomski z Niedzielanem. Patrzyliśmy, następnego dnia pojechaliśmy na mecz. Tam był taki dobry napastnik. Aruna Kone. Tak, pamiętam. W Rodzie Kerkrade. Później gdzieś grał chyba w Hiszpanii nawet. Tak. No i Czesław poszedł do toalety, po czym wrócił do mnie i mówi, nie uwierzysz, ja wiem, co się stało. Sikałem koło Van Hala. I świat jest taki mały, że nagle się okazało, że można się nie tylko przy pisuarze spotkać, ale także przy ławkach rezerwowych. Tak, i ja powiem tak, że ktoś, syn mówił mi, tato tak powiedział, jak powiedział, ale mówi, on tam kiedyś grał niedawno jakiś mecz eliminacyjny, też przegrywał 2-0 i zremisował 2-2 i podobnie się zachowywał jak my na ławce. Dla nas po tym laniu 6-1 ten wynik, chociaż mieliśmy szansę, żeby zrobić jeszcze lepszy wynik, ale też mogliśmy to przegrać po tym rzucie karnym. To był taki promyk dla nas, dla drużyny i nagroda za ciężką pracę, jaką zawodnicy wykonali. I dlatego się cieszyliśmy. Myślę, że to nic złego, jak zawodnicy się cieszą. Ktoś powie, a to tylko remis, jest jeszcze szczęśliwy, bo karnego, jeżeli zawsze masz szczęście, bo jak my wygrywamy, to wszyscy mówią, a przeciwnik je wystawił, słabszy skład, mieliście szczęście i tak dalej. Ale jak przeciwnik zrobi podobnie, to zawsze się to jakoś tam inaczej odbiera. Także cieszyliśmy się z tego punktu, bo uważaliśmy, że to jest bardzo ważny punkt. Nie wiedzieliśmy w tym samym czasie, że Walia zremisowała mecz u siebie z Belgią, bo ten punkt jest bardzo ważny w kontekście rewanżu, bo żeby zakładamy, że jeszcze Walia pojedzie do Belgii i tam będzie miała trudne punkty, jakby tam przegrała, a my byśmy ten jeden punkt więcej, to jedziemy na ostatni mecz, mamy 4 punkty przewagi i o nic się nie musimy martwić, dlatego cieszyliśmy się z każdego punktu, który zdobyliśmy w czerwcu.
Dobrze, panie trenerze, dziękuję za wyczerpującą odpowiedź i ciekawą historię. Chciałem jeszcze tylko panu powiedzieć, że życzę panu dużo zdrowia i żeby pan prowadził naszą kadrę jak najdłużej. Kibicuję panu, wydaje się być pan bardzo sympatycznym człowiekiem. Dziękuję. I tak od siebie chcę jeszcze tylko podziękować za awans na mundial w moje 20 urodziny, bo to dokładnie tak ta data się złożyła i oglądałem z tatą przed telewizorem i coś pięknego. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Mam nadzieję, że prezes Kulesza ogląda dzisiaj moją urodzinę. Ale nie robimy ubudu żadnego więcej. Może ogląda dzisiaj przy urodzinach jeszcze nasz program i słysza, żeby pracować jak dużo. Oczywiście, że również wszystkiego najlepszego. 60 lat dzisiaj kończy. Dziękujemy bardzo. Ale serce zabiło, jak był ten karny dla Holendrów. Wiesz co, taki trudny moment, bo daleka nie było widać do końca, co się stało, bo to był karny po warze, druga bramka po warze, pierwsza bramka też VAR sprawdzał. To wszystko się odbywało na taki, powiedziałbym, koński paznokieć, że mogło być dwie strony. No ale sędzia zobaczył, dostrzegł rękę. Później w powtórce widziałem, jak odbił nasz bramkarz Łukasz Skorupski trudny strzał i piłka trafiła w rękę Matiego Kesza. No, czasami sędziowie nie gwizdzą, no ale gwizdną. No i szczęście, bo to nie strzelił Depay, tak, tego karnego. Depay w jakimś meczu dał taką wcinkę i dlatego nasi bramkarze byli uczuleni na to, żeby stać do końca. I myślę, że to też go troszeczkę zdeprymowało. Myślę, że Łukasz zareaguje przed strzałem, że będzie zgadywał, w który ruch się rzucić. On stał do końca i w końcu Depay podbiegł do piłki, zobaczył, że on stoi, no i podjął decyzję, mocny strzał do boku, nie obroni. No i minimalnie się pomylił. I no a mi się wydaje, że chciał ładować po okienku, bo takiego gola już strzelił w tym sezonie z karnego. Być może, no trzeba by Depaya zapytać, my możemy się tylko domyślać. Ja się cieszę, że Łukasz obronił ten rzut karny, bo tak to finalnie się zapisuje bramkarzowi. Zresztą bronił fantastycznie w tym meczu i spotkała nas nagroda, jakby nie było. No dobrze, ale czy tak patrząc na te wszystkie mecze, czy my naprawdę musimy być drużyną, która jest lata świetlne za przeciwnikami, jeśli chodzi o kulturę gry po prostu? Czy my zawsze musimy się modlić o wynik? Czy my zawsze musimy reagować? Zobacz, za chwilę się zaczną puchary, już 5, tak, się zaczynają puchary. Rozmawiałem z trenerami właśnie, pytałem ich, jak oni postrzegają naszą piłkę z tymi trenerami klubowymi, gdzie nasi zawodnicy grają, to jest z trenerami reprezentacyjnymi, zawsze jest okazja chwilkę porozmawiać i wszyscy mówią o pięknych stadionach, nawet z Martinezem rozmawiałem po hymnach, czy tutaj już był kiedyś w Polsce, mówi, że był na meczu Polska-Grecja w 2012, niesamowita atmosfera, mówi, że tylko dach był zamknięty i było mu bardzo gorąco. Do czego zmierzam? Wszyscy mówią tak, was nie ma w pucharach. Gdzie wy macie zdobywać międzynarodowe doświadczenie? Zawodnicy wyjeżdżają z polskiej ligi, dopiero zdobywają międzynarodowe doświadczenie, grając w silnych ligach i tam grają w pucharach. My za mało gramy w tych pucharach, za krótko, no ale za jak mało. Już tam wyjeżdżają i grają, no to grają. No ale to nie są przygotowani do tego. Zobacz, jaki jest przeskok duży, że wyjeżdża zawodnik i nie jest od razu wiodącym postacią w żadnej lidze, w żadnym klubie. To potrzeba czasu, czyli adaptacji. Rozmawiałem z Robertem Nadowskim, rozmawiałem z Kamykiem, naszym młodym zawodnikiem. Po pierwszym meczu Kamyk zagrał z Belgią i Kamyk mówi, że w takim tempie to on jeszcze nie grał, że mówi, że grasz, nagle jakaś strata za kilka sekund, już piłka w polu polkar. Za chwilę zyskujesz, od razu biegniesz w drugą stronę, że takie tempo jest. I Robert mówi, Kamek, takie też w Bundeslidze jest. Mówi, takie tempo jest w Bundeslidze. I mówi, że on też miał problem na początku, jak przyszedł do Bundesligi, żeby się z tym jak gdyby oswoić, żeby organizm się oswoił. Później jak się już oswoisz tym, masz dużo samozaparcia w sobie, trenujesz intensywnie, to radzi sobie organizm. Ale tej intensywności w grze niestety nam brakuje. Ale taką intensywność możesz wydobyć grając z kimś lepszym od siebie. Myślę, że jak mówi, Kamek nie grał w takiej intensywności polskiej, gdzie Lech, wiadomo, dominował, nie musiał może w ten sposób grać i tak dalej, ale Kamek się tego będzie uczył w Niemczech. A normalnie jak grasz w takiej lidze, to masz to na co dzień. Zobacz, Kasz. Mati Kasz przyjechał tutaj do nas z lekkim urazem. Wyjechał później na ślub brata. W pierwszym meczu nie zagrał, bo był lekko kontuzjowany. W drugim wszedł dopiero z Belgią, a w następnym meczu zagrał. Widziałeś różnicę u Matiego Kasza między meczem sobotnim z Holandią a wtorkowym? Nie, tej różnicy nie ma, bo to jest dla niego chleb powszedni. W takim tempie grania to jest chleb powszedni. Jak my nauczymy się grać, będziemy grali w Europie z silnymi zespołami w grupie o punkty, nie towarzysko w Turcji zimą, tylko o punkty, to będziemy grali na właściwej intensywności. My gramy zupełnie inaczej w tą piłkę i stąd się biorą problemy, bo każdy mówi, a czemu my tak nie potrafimy, czemu tak, żeby, Krzysiek, no grasz tenisa, ja też tam próbuję odbijać. Jak grasz z kimś, to nie, lepiej. Nie, grasz, ja próbuję. No dobrze, Krzysiek, ale to widzisz, różnica jest taka, że jak grasz z kimś lepszym od siebie, który ma technikę, który gra tam, gdzie chce, to ty masz problem, tak? On cię gania do prawej, do lewej, dogania, aż w końcu nawet nie musi winera posyłać, tylko zagrać i tak, że ty w siatkę walniesz albo po prostu nie zdążysz. Tak samo jest z tymi piłkarzami. Zobacz, wszystkie najlepsze zespoły, piłka zmierza w tą stronę, że te najlepsze zespoły dzisiaj grają tak, jak się gra w ręczną czy w koszykówkę. Oni, a jak budują atak pozycyjny, to ten atak trwa długo. Guardiola mówi, jak chce zbudować atak pozycyjny, wymień 20 podań na połowie przeciwnika. Czyli 20 podań piłka w różnych miejscach.
i tym zamęczają takich jak my właśnie. Jak my tego nie będziemy, a jak będziesz grał tak samo jak oni, czyli oni pobiegają 20 podań na naszej połowie, my w drugą stronę, to męczysz się równomiernie, ale ty tak jak bronisz głęboko, po odbiorze piłki nie masz do kogo zagrać do przodu, bo z każdą upływającą minutą tych sił troszeczkę brakuje. Poza tym, no dobrze, ale czy tam nie ma elementu założeń? Czy ty nie chcesz grać jednak prymitywnej piłki? Nie, nie chcieliśmy, my nie gramy prymitywnej piłki. Można różnie oceniać nasz mecz z Walią, ale tam było dużo dobrych momentów. Ktoś mówi, a ustawienie takie, bo skrzydłowymi lepiej, to tylko gadanie. My w pierwszej połowie powinniśmy zrobić 3 bramki, jak nie 4. Pamiętasz sytuację, jak sobie odwiniesz, to zobaczysz, jakie Buksa, sytuacje. Buksa, Zieliński z głowy. Zielek miał sytuację. Zielek i jeszcze, Zieliński z głowy, i jeszcze Buksa, czwarta była, 4 były takie sytuacje. 3 pewna i 4 taka może troszeczkę naciągana. Okay. Ale to było ustawienie, ktoś powie, w tym rąbie, w rąbie nie mówię. Dlaczego nie mówię? To też gra się 10 na 10 w polu. Tak? To nie ma znaczenia. Naprawdę, piłka jest w jednym miejscu. Piłka nie jest w dwóch miejscach. Wszyscy muszą być blisko koło piłki, jak budujesz akcję, ale w postaci piłki musisz być jeszcze bliżej, żeby przeciwnik łatwo nie budował akcji. To się nic nie zmienia. Przecież nie gra się cały czas na całej szerokości i długości boiska. Tak? Ale muszę ci przyznać, że przegrałem zakład, gdyż akurat w meczu z Holandią raz się utrzymaliście na połowie przeciwnika, że mieliście 10 podań. Przed meczem powiedziałem, że ani raz wam się to nie uda, by mieć 10 podań na połowie przeciwnika i jedną akcję taką mieliście, gdzie Zalewski przy skrzydle wymieniał piłkę po prostu z kolegą, który stał metr obok. Poza tym nie było takich fragmentów. 3-4 podania na połowie przeciwnika i strata. Krzysiek, wiem. Dlatego chciałbym, żeby tych fragmentów było więcej, żebyśmy w taki sposób grali. W każdym meczu takie sytuacje były, bo pokazywaliśmy to zawodnikom. Z Walią takie mecze były, we Wrocławiu takie momenty, ale za mało. Ja się z tobą zgadzam. My musimy, to jest ten kierunek, o którym rozmawiamy z zawodnikami. My nie możemy być reprezentacją, która tylko chce przeszkadzać, bo na poziomie światowym nie ma szans dla ciebie. Nie ma szans, jak tylko będziesz przeszkadzał. Tak jak w boksie, wyjdziesz i cały czas się tylko będziesz bronił. No w którymś momencie się trafią, tak? Ty musisz też umiejętnie ciosy zadawać. Ale musisz pamiętać, że jak pójdziesz na wymianę, tak jak my z Belgią, to może się skończyć tak, jak się skończyło, tak? Czyli też nie możesz grać takiej radosnej piłki. A my im, oni nam, pach, 3-0, tak? Mhm. Jakiś trener taki mówi, my ich, oni nas, my ich, jaki wynik? 3-0 przegraliśmy. Czyli oni ich tylko, tak to było. No dobrze, zabierzmy telefon, halo. Dzień dobry, witam panowie, Krzysztof Kiczka z Tarczyna. Ja mam dwa pytania. Na początku chciałem pogratulować tutaj selekcjonerowi awansu na Mistrzostwa Świata. Dziękuję bardzo. I jedno pytanie do selekcjonera, drugie do, w kontekście selekcjonera do Krzysia, ale zacznę od trenera. Trenerze, jednoznacznie chciałbym, żeby pan się, czy mi się wydaje, że też większość kibiców oczekuje, żeby pan się określił, czy jeśli Krychowiak i Szymański niestety nie podpiszą kontraktu z klubem spoza Rosji i zostaną w Rosji, czy powoła pan ich na Mistrzostwa Świata? Poza kwestią oczywiście tych kontraktów i tak dalej. Ja myślę, że jeśli będą w sportowej formie, to na pewno nie będą grali w Rosji i ja się nie martwię o to, oni na pewno szanse na wyjazd na Mistrzostwa Świata mają i tutaj ten problem, o którym pan dzisiaj mówi, ja też z tyłu głowy mam to, jaka jest sytuacja z nimi, tylko że mówię, sytuacja Krychowiaka jest o tyle klarowna i Szymańskiego, że oni chcą zmienić klub. Maciek Rybus wybrał inną opcję. Maciek chciał zostać w Rosji i to jest jak gdyby różnica między Maćkiem a pozostałymi zawodnikami. Okej, przyjmuję pana tutaj argumentację, z tym, że moje pytanie jest całkiem inne. Jeśli im się nie uda zmienić klubu, czy pan postąpi z nimi podobnie jak z Rybusem, że po prostu i daje mi czas, panie powoła? Nie, no po co stawiać taką tezę dzisiaj, że jeśli, to tak bym mówił, to no, zawsze można krakać, tak? Ale ja jestem przekonany, że ja nie widzę takiego zagrożenia. Ja jestem przekonany, że oni będą grali poza Rosją. I bo to jest ich wybór. Oni mają taką furtkę otwartą. Jeśli podejmą inną decyzję, wtedy będziemy się zastanawiać. Ale jestem przekonany, że skoro UEFA, FIFA dała taką furtkę, na pewno z niej korzystają. Nic ich nie trzyma w Rosji w tym momencie. No, dlaczego pan selekcjoner będzie się zastanawiał, a przy Rybusie podjął decyzję jednoznaczną? Już powiedziałem wcześniej, rozmawiałem z Maćkiem na ten temat, powtórzę to jeszcze raz. I rozmawialiśmy bardzo długo i rozmawialiśmy o całej sytuacji, o kontekście, jaki wpływ ma Maciek dzisiaj na reprezentację, jeśli chodzi o sportową stronę. I jaka sytuacja jego klubowa jest złożona do takiego stopnia, że budzi to takie, a nie inne emocje. I Maciek powiedział, że przede wszystkim on chce grać w reprezentacji, ale też nie chce szkodzić reprezentacji. Jeśli dzisiaj jest sytuacja taka, jaka jest, to on akceptuje takie rozwiązanie, jakie ja mu przedstawiłem. I podkreśliłem jeszcze raz, ja nie wyrzucam go z reprezentacji. Nie wiem, co będzie dalej, jak się potoczą jego losy. Maciek zagrał 68 meczów w reprezentacji, miał wiele świetnych spotkań, wiele jako polscy kibice przeżyliśmy radości dzięki niemu i ja go bardzo za to szanuję, a sytuacja jaka jest, jest bardzo skomplikowana i inne decyzje nie mogli się podjąć.
No dobrze, przyjmuję tutaj połowicznie argumentację, aczkolwiek no ciężko mi tutaj... No pan by chciał powiedzieć, tego... nie powołam. Tak, nie powoła Krychowiaka, nie powoła Szymańskiego i to by no, pana zadowoliło, ale ja takiej odpowiedzi nie chcę udzielać. Krzysio, już przechodzę do ciebie, kolego. Dobrze. Mam do ciebie pytanie. Bardzo czule mnie traktujesz. Nie wiem, czy się poznaliśmy kiedyś? Rodzina. No, może gdzieś jakieś komentarze czytałeś. Słuchaj, mam pytanie. Jaki jest twój punkt widzenia tutaj w kontekście selekcjonera? Czy ty myślisz, że to jest okej, że osoba... któremu wiele osób zarzuca jakby powiązania tutaj z mafią sędziowską, powinna być selekcjonerem reprezentacji Polski, czy nie? Myślę, że jest to najbardziej prześwietlony człowiek w Polsce i wliczając to polityków i po tylu latach mógłby się w końcu znaleźć ktoś, kto powiedziałby, że wręczył łapówkę albo ją otrzymał temu trenerowi. A skoro póki co nikt się taki nie znalazł i nie ma żadnego zarzutu prokuratorskiego, to dla mnie temat jest zamknięty. Dziękuję. Rozumiem. Bardzo. Dziękuję serdecznie za odpowiedź, panowie. Pozdrawiam. Pozdrawiam. Dobra. Czekamy na kolejne telefony. 22 486 6556. Kiwior to jest na pewno wygrany tego zgrupowania. To już sam powiedziałeś wcześniej. Pytanie, czy takim wygranym, bo tutaj były wątpliwości, dla niektórych tak, dla niektórych nie, jest na przykład Żurkowski. Dla mnie to nie jest zaskoczenie, że Żurkowski też jest moim zdaniem wygrany, bo on debiutował w meczu ze Szkocją, ze Szwecją nie zagrał. Mecz z Walią był jego drugim meczem i każdy kolejny doprowadził go do chyba 4 mecze ma w reprezentacji. Każdy kolejny mecz pokazywał, że ten zawodnik może walczyć o wyjazd na Mistrzostwa Świata, może walczyć o to, żeby grać w tej drużynie, bo przede wszystkim ma to coś, czego nie miał przez pierwszy sezon, nawet półtora sezonu w Fiorentinie. Nie grał tam. I było widać, że to jest zupełnie inny zawodnik. Nie grał. Poszedł do Empoli, zagrał praktycznie 2 sezony. Jeden w Serie B, gdzie wywalczyli awans, też się przebijał jako rezerwowy. A teraz był podstawowym zawodnikiem. Strzelił 5 bramek, o dobrze, i kilka asyst miał. Także jak na środkowego pomocnika całkiem dobrze. Żelazne płuca, niesamowity zawodnik. Nawet z Robertem rozmawialiśmy, to mówi, że podoba mu się to właśnie, że on zagra, idzie przed piłkę, zawsze można mu zagrać do przodu. I myślę, że on tylko potwierdza to, co już potwierdza w kadrze młodzieżowej. Oczywiście to jest inny poziom, inne wymagania, inny przeciwnik, ale myślę, że jeśli wszystko pójdzie dobrze, a wiele na to wskazuje, że jednak zostanie w tym Empoli, chociaż Fiorentina jeszcze ma jakąś tam decyzję, to jeśli będzie grał, to ma szansę powalczyć o wyjazd na Mistrzostwa Świata, bo takiego zawodnika potrzebujemy. To jest taki Matysik, ty nie pamiętasz, 82 rok, taki właśnie zawodnik od ciężko pracujący w środku pola, wykonujący niesamowitą pracę. I Żurkowski jest takim zawodnikiem, ja się bardzo cieszę, ale też mówimy o zawodniku, podobnie jak Kasz, podobnie, Kasz też ma mało występów, jak Zalewski, podobnie jak Kiwior. Mówimy o zawodniku, którzy nie przekroczą 10 meczów w reprezentacji i pojadą na mistrzostwa. Okej, w innych reprezentacjach też będą debiutanci, będzie, ale jednak ten trzon, dlatego bardzo ważni są ci doświadczeni zawodnicy. Wojtek Szczęsny, Łukasz Skorupski, są długo w tej reprezentacji. Czyli jesteśmy skazani na Krychowiaka. Nie, Krzysiek Krychowiak. No widziałeś, granie wszyscy mówią. No widziałem Krychowiak z Holandią, jak mógł dostać czerwoną i karnego zrobił. Ja widziałem też inne rzeczy, dobre rzeczy w jego wykonaniu. Uważam, że to akurat był dobry mecz wykonania Grześka. Błędy każdy popełnia, zwłaszcza wtedy, kiedy grasz często na własnej połowie. Jakby dostał czerwoną, albo jakby był karny, to byś nie powiedział, że to był dobry mecz. Nie zauważyłeś jednej rzeczy, że tam był spalony i VAR by nawet nie, gdyby nawet podyktował rzut karny, to by sędzia cofnął i był spalony. Czyli sędziowie go uratowali? Nie, po prostu przeciwnik zagrał niezgodnie z przepisami, był na pozycji spalonej i tam by nie mogło być karnego, bo był spalony, jakbyś, jeśli o tym mówimy. Ale bez Krychowiaka widzieliśmy w Belgii. Dlaczego? W tych ważnych momentach muszą być też doświadczeni piłkarze. Wierzę w to, że Grzesiek będzie w dobrej dyspozycji fizycznej, bo jeśli nie będzie w dobrej dyspozycji fizycznej, no to tak samo będzie miał problem, żeby jechać na mistrzostwa i grać. To nie ulega wątpliwości, bo na tej pozycji musisz grać. Ale on, Piotr Zieliński, Robert Lewandowski, to są ci zawodnicy, którzy już wielu z nich od 2012 gra w tych turniejach. I oni są bardzo ważni. Sama młodzież niczego nie zwojuje, zwłaszcza ta, która nie ma doświadczenia na takiej imprezie, która ma kilka meczów reprezentacji. Dlatego ja wiem, że tak łatwo, modnie powiedzieć, odmładzamy reprezentację, teraz sami młodzi. Nie, to trzeba zrobić z głową, umiejętnie z głową. Jak dawaliśmy szansę debiutu, czy szansę dla tych, którzy mało tych meczów mają w reprezentacji, to staraliśmy obudować się ich zawodnikami doświadczonymi, żeby w tym trudnym momencie pomagać tym zawodnikom. Nie da się samą młodzieżą, no, też prowadzić klub, wiesz jak to jest, no, musisz też mieć, no okej, okay. Ale Krzysiek, no, sam widzisz też na twoim poziomie, że musisz mieć też kilku doświadczonych zawodników, że w trudnym momencie coś podpowiedzą, coś zrobią, zareagują i tak dalej. To, co powiedziałem na konferencji prasowej, ty mówisz, ten mecz z Holandią, dobry czy zły, to już nie, każdy może sobie ocenić, ale to, co mi się podobało o tej drużynie, mówię, która zapłakała w szatni po meczu z Belgią,
ale też ta, która powalczyła w takiej stykowej sytuacji, gdzie tam Skorupski podbiegł do któregoś zawodników z Holandii i zrobiła się taka awantura. I taki byłem dumny z boku, mówię, kurczę, to się rodzi drużyna. Widziałem ich 3 dni wcześniej i widziałem ich teraz, jak oni ruszyli wszyscy, żeby bronić jeden drugiego. Tam się zrobiła awantura, nie wiem, czy żółtą kartkę dostał, czy nie. Na szczęście nie była to druga żółta, nie było czerwone, bo byśmy inaczej mówili wtedy, ale tak powinna reagować drużyna na boisku i to mi się bardzo podobało. Ale nie miałeś myśli przed meczem z Holandią, rany, przecież jak my znowu wysoko przegramy, no to ja mogę nie doczekać do mistrzostw. Jak tutaj 6-1 przegrałem, tu znowu poprawią szóstką. Jest rewanż, zrobi się zamieszanie i nie myślałeś sobie, kurczę, to może w teorii tych najlepszych jednak wystawię na Holandię, żeby uratowali mi tyłek. Nie, ale widzisz, no, działaliśmy według planu i tak musimy działać. Nawet jak czasami gdzieś tam troszkę zawieje z przeciwnej strony i ta łódka się bardzo, bardzo chybocze, że tak powiem, na tej wodzie. Musimy działać według planu. Mieliśmy taki plan, że zagramy tak, zagramy tak, zagramy tak. I tego się trzymaliśmy. Czasami zmieniliśmy jakąś jedno ogniwo i tak dalej. Myślę, że ważne też było to, że po meczu z Belgią, po tym trudnym meczu dla nas, też rozmawiałem z prezesem Kuleszą, rozmawiałem też z niektórymi członkami zarządu. Radek Michalski był, który grał w piłkę. Rozmawialiśmy o tym meczu. Oni swoje zdanie, jak gdyby powiedzieli na temat tego, co widzieli i tak dalej. Pytali, co chcemy zrobić w kolejnym meczu i tak dalej. Ja czułem, że przez to, że byliśmy wszyscy razem w jednym hotelu i tak dalej, że to też miało swoje plusy, bo gdzieś czułem, że nie tylko my się martwimy, ale są ludzie, którzy z boku, którzy nam dobrze życzą i też się tym martwią. I jakoś ten smutek żeśmy rozdzielili, ale też nie było zwątpienia widać, bo widziałem po twarzach zawodników, czy nawet tych ludzi, którzy byli z nami, że wiedzą, że to jest etap. Naszym celem są Mistrzostwa Świata. Liga Narodów to jest etap budowania drużyny na Mistrzostwa Świata. Ja tak do tego podchodzę. No ale oczywiście, jeśli widać, że budowa nie postępuje, są takie budowy, ale, wiesz, no, budujesz dom, nagle ekipa remontowa się okazuje niekompetentna, widzisz, że wiesz, wychodzi jakieś straszydło i wtedy przychodzi kierownik budowy i mówi, wynocha. I pytanie, czy nie miałeś myśli, kurczę, trzeba tu jednak zagrać na wynik. Nie miałem takiej myśli i to mówiłem też na konferencji, w wywiadach przedmeczowych, że gramy na wynik, bo zawsze gramy na wynik, ale nie robimy tego kosztem tych zawodników, którzy chcieliśmy sprawdzić i sposobu, w jaki sposób chcieliśmy sprawdzić. Tego nie robiliśmy. Dobrze, odbieramy telefon. Halo? Dzień dobry, Paweł z tej strony. Witam, panowie. Dzień dobry. Mam takie pytanie do was. W zasadzie trener wyczerpał to, co chciałem zapytać, ponieważ oglądałem właśnie mecz reprezentacji i tam było widać, że są jakieś schematy, jest jakaś strategia ustalona. I ta Liga Narodów, tak jak wcześniej trener mówił, jest do sprawdzenia, do budowania drużyny. Tylko mnie nurtuje, czy trenera nie drażni to, że przed każdym meczem są rozbudzane nadzieje, gdzie faktycznie ta Liga Narodów jest traktowana jako mecze sparingowe i o tym się tak naprawdę głośno nie mówi, że to jest czas na etap na budowanie drużyny, na sprawdzanie zawodników, a media przecież cały czas jakby tak podkręcają, tylko tyle, że nie wiem, zagramy z Holandią, zagramy z Belgią, możemy uzyskać dobry rezultat, a nikt nie patrzy na to, że Belgia to jest druga drużyna w rankingu. Znaczy, dziękuję. Powiem w ten sposób. My patrzymy, z kim gramy i zdajemy sobie ze skali trudności. Wiemy, że takie mecze pokażą dużo mankamentów w naszej grze. Ja nie mam jak gdyby oporu, żeby o tym rozmawiać, bo tak to jest. Gra z lepszym od siebie, muszą mankamenty być widoczne. Zagralibyśmy z przeciwnikiem na naszym poziomie, to pewno by to inaczej wyglądało, pewnych błędów by nie było widać, ale jeśli chcemy grać z Meksykiem, który naprawdę jest silną drużyną, czy z Arabią Saudyjską, którą nikt nie docenia, to też jest niezła drużyna. Już o Argentynie nie wspominając, to musimy grać na podobnym poziomie albo dążyć w tym kierunku, gdzie jak gra Holandia i Belgia, bo nie mamy szans wtedy z takim Meksykiem. Nie mamy szans, absolutnie. Jeśli byśmy grali tylko taką, wiesz, przeszkadzankę, okej, może na jedną akcję, na kontry i tak dalej. Meksyk gra inaczej niż Belgia, niż Holandia gra, bo to jest zupełnie inny typ piłkarzy, ale Marcin Dorna, który obserwował teraz, był w Stanach, obserwował ich 2 mecze. Pierwszy mecz zagrali z Urugwajem. Trener Tata, twojego ulubionego zespołu kiedyś. Tata Martino, wyjątkowo kiepski trener, jeśli chodzi o moje wspomnienia. Zdecydował się na Urugwaj, zagrają 3 obrońców. Wcześniej tego nigdy nie robili. Zagrali 3 obrońców, ale po 30 minutach od razu dokonał korekty, zobaczył, że to nie jest to. Szuka też ustawienia. Ma 40 piłkarzy, spośród których wybiera zawodników na Mistrzostwa Świata. Jak grają Europejczycy, gra zawodnik w środku pola z Ajaxu, gra zawodnik z PSV w środku pola, to zupełnie drużyna inaczej wygląda. Uporządkowana, stabilna taktycznie. Ale jeśli oni nie grają, ci Europejczycy, to jest taka drużyna. A to będzie znowu mecz, w którym oni będą mieli 65% piłkę? Krzysiek, no
może tak być, że będą mieli częściej piłkę od nas. My będziemy zgrali z nimi na bramki, to będą mistrzostwa świata i na pewno naszym celem nie będzie się ściganie na posiadanie piłki, ale będą fazy w meczu, które my będziemy, jak to mówi Allegri, będą szczęśliwe minuty dla nas, kiedy będziemy mieli swoje szanse, w każdym meczu tak jest, ale będzie też taki moment, że trzeba będzie się wybronić, tak jak mówię, w każdej dyscyplinie, w boksie wszędzie tak jest, że raz atakujesz, raz musisz się wybronić. My musimy umiejętnie bronić, ale mówię, obrona nie może być jedynym naszym atutem w tym meczu, musimy też umiejętnie atakować i jak atakować, w jaki sposób, to na podstawie tych obserwacji, dzisiaj rozmawiałem z Marcinem Dorną długo w PZPN-ie, przedstawił cały raport, widział też Argentynę w meczu z Włochami na Wembley, rozmawialiśmy dużo na ten temat. Mamy jeszcze troszeczkę czasu, żeby... To już nie Argentynie trzeba oglądać, trzeba się pomodlić po prostu. No to też, ale jak już był mecz w Europie, to obejrzeliśmy. Jest jeszcze jeden mecz na koniec, 1 września dokładnie, w Atlancie grają, gra Meksyk mecz i chcielibyśmy się wybrać jeszcze na ten mecz. Co mówisz? Nie, na słuchawkę dostałem informację, że co? Na zegarku masz niby inną godzinę i to oznacza, że to wcale nie jest Skate Park na żywo. Tak, no jaką masz godzinę? Tureckie zegarki tak mają, wiesz. Ale, nie, no masz tu... Którą, tu samo masz, 21. No tak, ale... Pokażcie ten zegarek, bo ktoś... Nie mówi, tylko trenera. No nie, do kamery, tu. Do której kamery? Do tej? Tu. 21. Teraz będą sprawdzali, co to za zegarek masz. Tak, turecki. Turecki, dobra. Przepraszam, bo przerwałem, mów dalej. No ja mówię, że też wybierzemy się, jeśli nie ja, to na pewno się wybierze Marcin Dorna na ten mecz, ale to jest jeszcze do naszego zgrupowania będzie 3 tygodnie i będzie czas, żeby zobaczyć, bo to może być już taki mecz poprzedzający już ten skład taki mistrzowski, który pojedzie na mistrzostwa wybrany przez trenera Meksyku. Dlatego śledzimy, obserwujemy, ale mówię, ja w czerwcu skupiłem się tylko na tych meczach 4 Lidze Narodów i na naszej selekcji, bo to było dla nas najważniejsze, ale inni pracowali na to, żeby mieć gotowy materiał już na późniejszy czas. Mhm. Odbieramy telefon, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Mam dwa pytania, jedno pytanie do selekcjonera i jedno pytanie do ciebie, Krzysztof. Mhm. Do pana Czesława mam takie zapytanie. Czy podczas treningów jest czas, żeby pograć na przykład w FIFA i żeby pan też to widział, że pan widział, jak piłkarze grają w FIFA i czy ewentualnie można wyciągnąć jakieś wnioski co? Z tego, jak dają piłkarze. Co? Czy na przykład może jest coś takiego, że są piłkarze, którzy jakoś taktycznie grają w FIFA i też są lepsi na boisku? Czy to tak w ogóle nie wygląda? No ja mamy 2022 rok, wiem, że piłkarze grają. Jak to wygląda z perspektywy selekcjonera? To jest najbardziej odjechane pytanie, jakie słyszałem. A jeszcze jakie będzie do mnie od razu? Zadaj do mnie pytanie też. Krzysztof, pytanie do ciebie jest takie. Czy grasz w FIFA? Czy jest szansa, że Ryszard Preja pojawi się w programie? I oprócz tego chciałem ci podziękować za to, co robisz. Świetna robota. I pozdrawiam gang skład z Władysławowa, moich rodziców z Rozebia i pozdrowienia Bartek z Redy. Dzięki. Zdaje się, że Rychu Peja był pytany i nie chciał przyjść do Hate Parku, więc chyba to się nie wydarzy. Nie, no ja nie widziałem nigdy, jak zawodnicy grają w FIFA. Nie wiem, kto gra dobrze, kto gra źle. Nie wiem, czy w ogóle grają. Nie wiesz, czy ktoś gra z kontry, czy woli trzymać piłkę. Nie wiem, czy przeszkadzanka. Nie wiem, no, szczerze mówiąc, nie widziałem nigdy. A są piłkarze w polskiej kadrze, zapytam się inaczej, którzy się frustrują tym, że mamy rzadko piłkę? Są, na pewno są. Na pewno Robert jest takim piłkarzem, który gra w Bayernie, gdzie Bayern w każdym meczu ma posiadanie bardzo wysokie i mnóstwo sytuacji. A u nas ta specyfika jest inna. I na pewno nie jest to gra, o której on marzy i na pewno od samego początku chcemy, żeby te sytuacje stwarzać, to szukanie takiego optymalnego ustawienia czy do środka pola, bo środek pola musi kreować. Kuba Moder był bardzo ważnym zawodnikiem dla reprezentacji, bo tworzył grę, miał fantastyczny strzał, prawa lewa noga, też fantastyczny przerzut, który jednym podaniem uruchamiał zawodnika dobrze ustawionego na skrzydle, czy ewentualnie piłka prostopadła. Dzisiaj, gdybym go porównał do Szymona Żurkowskiego, to jest zupełnie inny typ zawodnika. Żurek prowadzi, zdobywa teren prowadząc piłkę, a Moder zdobywał podaniem, umiejętnym ustawieniem się, tym strzałem z dystansu, fantastyczny przegląd pola. To jest zupełnie inny typ zawodnika i na pewno Bielik, który no, był kontuzjowany, nie mógł zagrać, jest też takim zawodnikiem. Nam brakowało w naszej grze, chociaż Rzesiek Krychowiak czasami próbował takie piłki, jak grali Belgowie tutaj, zwłaszcza u nas w Warszawie, takie piłki za plecy obrońcą na pojedynek biegowy, żeby odwrócić tego obrońcę i wykorzystać to, że jest wysoko ustawiony. Bielik ma to podanie, tylko warunek jest, musi być zdrowy i musi grać w klubie, tak, dzisiaj. Postawiłeś warunek, że musi grać w nowym klubie, nie może grać na trzecim poziomie rozgrywkowym w Anglii. Tak, pytanie brzmi, dlaczego?
Bo to jest za niski poziom, żeby grać mistrzostwa. Bo ja znam ten poziom. Ja znam ten poziom. To jest za niski. Tam byłem na meczu Bielika. Grali mecz z naszym Helikiem. Bielik-Helik, taki był mecz. I tam rozgrywający, który miał, sprawdziłem, on miał ponad 70 kontaktów z piłką, był bramkarz. Tam w drużynie, gdzie grał Krystian Bielik. Gra wyglądała w ten sposób, na ruinie. Gra wyglądała w ten sposób. Bramkarz łapał piłkę, wszyscy przesuwali się na środkową strefę, Bielik się ustawiał w środku i bramkarz bardzo daleko kopał i kopał raz do prawej, raz do lewej, raz na środek. I wszystkie akcje tak zaczynali, czyli te akcje przez Bielika nie szły. Jeśli to się działo na poziomie Championship, to jeszcze piętro niżej, to tej gry jeszcze więcej. Czyli on praktycznie nie uczestniczy w graniu, tylko wygrana długa piłka i może coś się z tego uda, jak to mówi klasyk, na chaos. Żeby grać na Mistrzostwa Świata, musisz grać. Musisz grać. Ja nie mówię, że to będzie Anglia, bo rozmawiałem z Krystianem, są zapytania z różnych lig, no warunek jest jeden, musisz się szybko wyleczyć. Tam nie ma nic poważnego, jeśli chodzi o tą jego kontuzję. Myślę, że kwestia kilku tygodni, wszystko będzie ok, ale jak on będzie grał w klubie, który, tak jak mówiliśmy o Robercie, który lubi, żeby ta piłka krążyła i tak dalej, to Bielik jest takim piłkarzem, który może grać obok Grześka Krychowiaka, obok Góralskiego, obok Karola Linetego w środku pola. Wtedy można grać na dwóch defensywnych pomocników i dziesiątka przednie plus jeszcze jeden napastnik, można grać, próbować 4-4-2 grać, tylko problem jest wtedy, gdzie Zieliński ma grać, bo Zielińskiego trzeba by wtedy z boku gdzieś ustawiać. On daje dużo opcji, może grać też jako środkowy obrońca, czyli znowu spełnia te kryteria, mówiąc o tym, że może zagrać na kilku kilku pozycjach. Ale aktualnie sytuacja mu nie sprzyja, troszeczkę tym zgrupowaniem sobie nie pomógł, no bo jednak wybierając drużynę na mundial, też musisz mieć w głowie to, kto jaki ma organizm i przy nim zawsze jest ten znak zapytania, a jak znowu coś mu się stanie, nawet coś drobnego. Wiesz, akurat z Bielikiem to już historia oczywiście, ale mam takie pozytywne skojarzenia, bo w młodzieżówce też nie grał długo, ale ten decydujący mecz, dwa decydujące mecze z Portugalią zagrał. Tutaj decydujący mecz po długiej przerwie w reprezentacji ze Szwecją zagrał i zagrał też dobre spotkanie. Czyli Bielik dobrze gra w trudnych meczach. To też pokazuje jego potencjał i na pewno ja mu kibicuję z tego serca, przede wszystkim, żeby był zdrowy. Umiejętności piłkarskie się nie martwić, ale nie mogę mu dzisiaj zagwarantować, że pójdziesz na mistrzostwa, jeśli nie będziesz miał klubu, to po pierwsze, albo będziesz grał na niskim poziomie. Będziemy w pierwszej kolejności wybierać zawodników, którzy grają w swoich klubach, grają w silnych klubach i tak dalej i robią to dobrze, bo to takie kryteria będą. Inne kryteria nie może być, zważywszy na to, jak mało czasu będzie między pierwszym dniem zgrupowania a pierwszym meczem. Teraz jeszcze tylko przypomnę, że do dzisiaj do północy można zakładać konto w Fuksiarzu i dostanie się darmowy zakład o wartości 50 zł na mecz Meksyk-Polska, więc jeśli ktoś ma ochotę się pobawić, to zapraszamy. Kod to Katar22 i odbieramy kolejny telefon. Halo? Halo? Tak, witam. Witam. Artur z Szydłowca z tej strony. Cześć. Witam. Witam Krzysiek, witam selekcjonera. Witam. Od razu mówię, że szanuję pana Czesia, szanuję ciebie Krzychu i tak dalej, ale hejty będą. Hejty będą, dlatego że... Pierwsze primo to właśnie, co do tych dzbanów, co wracają cały czas do tematu, przynieście kwity, a jak nie, to dajcie te siana i zamknijcie się i już przestańcie klepać bzdety, no. To jest pierwsza sprawa. To są te hejty? To chyba nie na nas. Tak, a druga sprawa, druga sprawa, hejty są takie, że trener weźmie Szczęsnego i Zielińskiego na mundial i będą znowu jaja, no. W takim sensie, że znowu... Szczęsny coś puści, a Zieliński zniknie, tak? Tak, i będziemy tym niezwykle zaskoczeni. Zieliński niewidoczny i tak dalej. Znowu nie uniósł oczekiwań. Odwali Szczęsny Babola i założę się, że będą jaja. No. Więcej wiary. Ja przystępując do pracy w reprezentacji, na początku musiałem odwiedzić kilka telewizji. Między innymi też tutaj byłem u Krzyśka. Ale gdzie nie poszedłem, może poza tutaj programem, bo akurat na ten temat rozmawialiśmy, inny temat był wałkowany, to wszędzie było tak, ale nie mamy szans, idziemy z Rosją, później trzeba jeszcze ze Szwecją, nie mamy szans. Ja mówię, się uśmiechałem, że mamy szansę. Dlaczego nie mamy? Nie mamy szans, bo tam nigdy w Rosji nie wygraliśmy i tak dalej. Ja nie chcę w ten sposób myśleć, że Zieliński zagra słabo, że Szczęsny zagra słabo i tak dalej. No nie możesz w ten sposób
sensu myśleć jako trener. Ja staram się i też zaszczepiam te pozytywne myślenie u ludzi, u kibiców. Dajcie nam szansę, ocencie nas po mistrzostwach, ale dajcie nam szansę. Nie odbierajcie nadziei sobie, nam i wszystkim dookoła. Wiemy, że jest trudna sytuacja, ale to jest grupa, z której możemy powalczyć. Ja nie obiecuję cudów, ja nie mówię, że my zdobędziemy mistrzostwo świata, ale... Nie, no powiedzmy sobie szczerze, nie zdobędziemy. Możesz to zadeklarować. No. W przeciwieństwie do Jerzego Engera, może długo stąd powiedzieć. No, nie, ale nie. Mogę sprawdzić, bo trenerze, ja to wiem tylko tyle, że po prostu... chodzi mi tylko o to, że Szczęsny jest najlepszym polskim bramkarzem, gra w najlepszym klubie. I tak samo wszyscy wiedzą, zawodnicy, inni z kadry mówią, że Zieliński jest najlepszy technicznie i tak dalej, że jest przekozakiem, a chodzi o to, że właśnie w tych meczach, kurczę, najważniejszych, no, co powinni być ostoją, to nie są, kurde, i to mnie boli właśnie. Jak pan ma na imię? Przepraszam, bo nie słyszałem. Artur, posłuchaj, przepraszam, że tak na ty. Słuchaj, Zielek strzelił dla mnie, dla reprezentacji już dwie bramki, tak? Strzelił ze Szwecją. Strzelił z Holandią i z 9 chyba bramek, które strzelił w reprezentacji, to 25% strzelił prawie dla mnie. Także ja Zielka bardzo lubię, szanuję i bardzo mi pomaga. I niech tak zostanie, niech Zielek strzela, jak będzie regularny, będzie strzelał bramki, to wszyscy będziemy zadowoleni. Ale mówię też, musimy stworzyć grę pod Zielka, pod Roberta, pod te nasze filary, otworzyć im warunki, w których grają w klubie. Bo Zielek gra w klubie, podobnie jak Robert, w zespole, który utrzymuje piłkę w grze długo. Dlatego on jest widoczny, on ma mnóstwo kontaktów z piłką, mnóstwo opcji do podania i tak dalej. Jeśli tutaj wrzucimy go tutaj w nasz sposób grania, który mu nie odpowiada, to też inaczej on wygląda. Ja tak do tego podchodzę, bo ja znam Napoli z racji chociażby tego, że graliśmy z nimi z Legią jeszcze nie tak dawno. Wcześniej przyglądałem się też grze Napoli za Sarriego, bo bardzo uważnie śledziłem tę drużynę i widziałem, na czym bazowało to Napoli, Sarriego i co bazuje tutaj trenera Spallettiego. I naszym problemem jako trenerów i drużyny całej, w całości, niezależnie kto będzie grał, trzeba stworzyć warunki, żeby te nasze najważniejsze ogniwa były widoczne. A będzie tak, jeśli będziemy utrzymać piłkę w grze, będziemy dawać opcje do podania, nie tylko podanie wsteczne, czyli do obrońcy, do bramkarza i długa, bo tak nie chcemy grać, ale czasami tak trzeba też zagrać w trudnych sytuacjach. Ale jeśli będziemy dawać opcje podania do przodu, będziemy wychodzić na pozycję, będziemy tworzyć przestrzeń, czyli wbiegać na te podania bez piłki, żeby dawać opcje, bo ta gra Napoli za Sarriego grało, ta gra Kli gra w Leeds United za Bielsy, to są te przestrzenie. Ja może wytłumaczę, na tym polega. Ja chcę, żeby moja reprezentacja, moja drużyna, jeśli ma piłkę nasz lewy obrońca, to żeby on miał zawsze takie, tu jest przeciwnik ustawiony w czwórce, tu jest przeciwnik ustawiony w czwórce. Masz, wiesz co, czarnym będzie tak, lepiej widać. Będzie lepiej widać, tak? Nawet, wiesz co, skombinowałem gąbkę. No brawo, ktoś tutaj... Rozwijamy ja się. Tylko pokażę, o co chodzi. Jeśli tu jest przeciwnik ustawiony, no ustawmy go tak, w 4-2, napastniku zostawmy. I tu jest podanie od naszego stopera czy bramkarza, zawodnik ma piłkę, to ja bym chciał, żeby nasi pomocnicy, którzy są tutaj w środkowej strefie boiska, Zielek, powiedzmy, Żurkowski, Klich może grać, Linety, nie chciałbym kogoś pominąć, żeby zawsze dawali taką opcję, że jeśli tu jest wolna przestrzeń, to żeby on zawsze zbiegał na tą wolną przestrzeń, żeby mógł dostać piłkę do przodu. Jak już będzie miał piłkę Żurkowski, to żeby taką opcję do podania dawał. Czy to w ten sposób nas skrzydłowy, czy to napastnik robił opcję do podania. Żeby grać piłkę na wolne pole, żeby jednym podaniem mijać jak najwięcej przeciwników. Czy to będzie czwórka obrońców, czy nie ma lepszego zwodu na świecie. Nie okiwasz w ciągu sekundy 5 zawodników, nie da się, nikt tego nie zrobi, ale jednym podaniem w ciągu sekundy... W grudniu gracie z takim, co może obalić tą teorię. Ty mały, tak mówisz, tak jak to mówi ten Wojtek, tak. Ale ja chciałbym, żeby oczywiście grać między przestrzeniami, wszyscy chcą, żeby tu grać między przestrzeniami, żeby ta piłka tutaj dostarczana była, tak robił De Bruyne, że jednym podaniem mijał, ale De Bruyne też mijał dwie linie, on potrafił nas 5, 6, 8 czasami minąć jedne podanie. I ja chciałem, żebyśmy grali w ten sposób, żebyśmy szukali tej możliwości. Nie chciałbym piłki takiej jak twoja Barcelona grała za czasów Guardioli, bo po prostu nie da się tak grać, jak grała Barcelona. To był raz i koniec, że grasz piłkę pozycyjną, tylko grasz piłkę od nogi do nogi, zmuszasz robić 800 podań, czyli 800 razy gdzieś tam ktoś musi za tą piłką reagować, się przesuwać i tak dalej. W końcu nie wytrzymujesz, tak? To jest najlepszy przykład. My tak nie będziemy grali, bo tak nie potrafimy. Próbuje tak grać Holandia, próbuje tak grać Belgia, bo mają zawodników stworzonych do takiej gry, ale my musimy grać troszeczkę inaczej. Chciałbym, żeby moja drużyna grała przestrzenią, żeby tworzyć przestrzeń. A jak możesz tworzyć przestrzeń?
meczem. No jeśli masz tutaj pomocnika ustawionego, jeśli masz tutaj obrońcę ustawionego, to jeśli robisz ruch do piłki i obrońca idzie za tobą, to za jego plecami się tworzy wolna przestrzeń. I co trzeba zrobić? Trzeba wbiec w tą wolną przestrzeń. Kto ma to zrobić? Napastnik, pomocnik i tak dalej. I takimi ruchami, takimi właśnie zachowaniami chciałbym, żeby drużyna sobie pomagała, jak zbudować przestrzeń i na tym polega jak gdyby gra, chciałbym, żeby ta gra polegała na naszej reprezentacji. I patrząc pod ten, przez ten pryzmat, to dużo takich akcji było. Okej, ty powiesz, że nie było dużo, a ja powiem, że było kilka takich akcji, które pokazywaliśmy zawodnikom. Czy to było z Walią, taka fantastyczna akcja z Klichem gdzieś tam. Klich to robi świetnie, bo to Bielsa zawsze robi w Leeds United, także potrzebujemy zawodników biegających. Mm-hmm. Jeszcze na koniec dodać po prostu, że no ja jestem tylko po prostu zwykłym kanapowcem, który wiadomo będzie siedział, zagryzał zęby i kibicował, wiadomo, tylko kurczę, żeby się coś działo. Nie było, bo historia uczy, że kurde, no to już się powtórzyło kilka razy, żeby się nie powtórzyło kolejny. No. Wiem. Słyszałem tą historię, że nigdy nie wygraliśmy z Rosją w Moskwie, że ze Szwecją też nie potrafimy wygrać, a jakoś się udało. Okej, z Rosją nie graliśmy, skończyło się inaczej, ale troszkę więcej wiary. Ja mówię, ja jestem człowiekiem generalnie, że widzę w tym miejscu, w którym jestem, ja widzę same pozytywy. Fantastyczny czas dla naszej reprezentacji. Jedziemy na Mistrzostwa Świata, 32 zespoły i walczymy. Tam nie ma słabych, nie ma słabych i my też nie jesteśmy słabi, żeby była pełna jasność. Nie, jasne, dobra. To trzymajcie się, panowie. Pozdrawiam. Dziękuję bardzo. Na razie. Dzięki, pozdrawiamy. Jedną rzecz usłyszałem, która nie wiem, czy do ciebie dotarła w jakiś sposób, ale że nie wszystkim piłkarzom spodobała się rzecz, którą zrobiłeś. Mianowicie połączenie dwóch rzeczy. Telebim na treningu, gdzie tłumaczysz od razu piłkarzom, co robią nie tak, przy jednoczesnym pozwoleniu, żeby dziennikarze na to wszystko patrzyli, że piłkarze czuli się trochę, upokorzenie to złe słowo, ale że czuli się tak nieswojo, że gdzieś tam jest wytykane, co robią źle, a wszyscy sobie na to patrzą, że to takie show dla show, że można było to zrobić w jakimś zaciszu, powiedzmy na salce konferencyjnej, żeby to nie wychodziło gdzieś dalej. Już rozmawiałem z zawodnikiem na ten temat. Pierwsza rzecz to była taka, że w ostatniej chwili zdecydowaliśmy, że trening odbędzie się na Łazienkowskiej. Wcześniej mieliśmy ten ekran przygotowany u nas na boisko na Zwarze i stał po przeciwnej stronie z dala od dziennikarzy. Przyjeżdżając na Legię, to wszystko się szybko działo. Dalej nie dało się tego ekranu postawić z uwagi na długość światłowodu. Miał ten ekran stanąć po drugiej stronie i nie byłoby bezpośredniego kontaktu z dziennikarzami. Inna sprawa była taka, że nie byliśmy przygotowani na to, że dziennikarze będą w tym momencie stali w tym miejscu. Nie mieliśmy takiej wiedzy. Myślałem, że będą siedzieli na trybunach, będą z dala od tego, tak jak robili to wcześniej. Trening otwarty, tak jak się umówiliśmy, ale będą w zupełnie w innym miejscu, na swoich miejscach prasowych i będą z daleka od tego. Jak ustaliliśmy, w którym miejscu możemy postawić ekran, to się okazało, że tylko tam możemy zrobić. Ja mówię, okej, dziennikarze są daleko, w niczym to nie by przeszkadzało. Sam się czułem niekomfortowo w momencie, kiedy zaczął się trening, zaczęły się strzały i część dziennikarzy zaczęła się rozchodzić, chodzić koło band i taki się zrobił troszkę LZS, trąbki wielkie, nikogo nie obrażając. I powiedziałem sobie, że już więcej tego nie zrobimy, że następne treningi już dziennikarze byli 15 minut, bo po prostu wymknęło się coś spod kontroli. Ja nie miałem problemu z tym, żeby im pokazywać wszystkie treningi, tak jak było na Zwarze. Siedzieli w swoim miejscu, wszystko było kulturka, na koniec gdzieś tam przez płot porozmawialiśmy, bo okej, tutaj to było wszystko za blisko, ale ja nie wiedziałem tego, że to tak się będzie odbywało i sam się z tym miałem duży dyskomfort. Ale jeszcze jedną rzecz chcę powiedzieć, tam nie było wytykania żadnych błędów w naszej reprezentacji. Dlaczego? Bo my pokazywaliśmy Belgów i pokazywaliśmy, jak Belgowie wykonują stare fragmenty gry i jak grają. Tam nie było nic o nas, także tutaj chciałbym wyjaśnić wszystko. Rozmawiałem z zawodnikami na ten temat, powiedziałem, że okej, więcej takiej sytuacji nie będzie, bo to była sytuacja, która wymknęła nam się spod kontroli. Ale z samego ekranu myślę, że zawodnicy byli zadowoleni, bo wolą stać na boisku te 5 minut, czy nawet 10, żeby im coś pokazać już na żywo i łatwiej pewne rzeczy przećwiczyć, niż siedzieć w tych salach, na tych odprawach i tak dalej, i tak dalej. Dobra, skobietowałem okre chusteczki, żebyś mógł sobie ręce wytrzeć po flamastrze, bo nie. Tam cały czas ścierałeś, nie wiem czy... Tak, nie, jest okej. Okay. Jest okej? Okay? Dobra. Czyste ręce, chcesz czyste ręce. I odbieramy kolejne telefony. Halo? Halo? Cześć, cześć. Cześć, cześć. Ja mam jedno pytanko do pana selekcjonera. Tak więc, panie selekcjonerze, po meczu ze Szwecją wspominał pan, że Krystian Bielik, jak grał tam w środku pomocy, miał problemy z tym, że jeśli on przyjmował piłkę, miał przeciwnik od razu na plecach. Tak. Tak, to nie myślał pan, żeby bardziej ustawić go z tyłu, na przykład w obronie, grając trójką obrońców?
Było takie założenie w meczu ze Szwecją, zwłaszcza po tym, przed meczem było takie założenie, żeby wchodził właśnie między dwójkę stoperów Janka Bednarka i Kamila Glika, żeby rozgrywał z tej pozycji środkowego obrońcy, dlatego że dysponował fantastycznym przerzutem i też nie boi się grać tych piłek prostopadłych przez środek. I do momentu, kiedy to robił, było wszystko ok, ale ta sytuacja, gdzie stracił piłkę, jak zabrali mu Szwedzi, to była najgroźniejsza akcja Szwedów. Wojtek fantastycznie zachował się w ramce Szczęsnej. Dzisiaj nikt już nie pamięta, jak gdyby od czego się te sytuacje zaczęły, bo było tych kilka sytuacji i zaczęły się od prostych strat, między innymi Krystiana. W drugiej połowie też taka sytuacja była, gdzie Krystian próbował na krótko grać po takim zamieszaniu na środku do partnera, z tego była groźna sytuacja. I dwie najgroźniejsze sytuacje były po rzutach z autu. Na to zwracaliśmy uwagę. To były najgroźniejsze sytuacje. Zgadzam się z tym, że jeśli Krystian jest zawodnikiem, który jest twarzą do bramki przeciwnika, jest bardzo groźny. Ale Krystian w optymalnej formie fizycznej też potrafi sobie poradzić z zawodnikiem na plecach. Po prostu wtedy ta piłka, źle tą piłkę skleił, ta piłka mu uciekła, wystarczyło pół metra, dwóch zawodników do pressingu doskoczyło. Ja powiem, na czym polega strategia w meczu. My też tak robimy, że często typujemy zawodnika, którego warto presować, kto wolnie troszeczkę obrabia tą piłkę do kolejnego podania, komu ta piłka może skoczyć, z której strony go atakować, który ma nogę słabszą i tak dalej. I myślę, że to, że grali nam piłki za plecy tutaj Belgowie na naszym stadionie, to też nie był przypadek, wiedząc o tym, że podejdziemy wyżej, będzie dużo miejsca. To nie są jacyś demoni szybkości. Wietes, mówię, czy Kamil Glik, oni w super się zachowują, jak jest taki krótki dystans przed bramką, ale już te piłki wszystkie grane za plecy, to wiedzieli, że będziemy mieli z tym problem. Podobnie było, myślę, ze Szwedami, że też upatrzyli sobie, bo znaleźliśmy kilka takich momentów, kiedy dynamicznie doskakiwali do Krystiana. Krystian raz tylko tą piłkę stracił, ale niestety po tej akcji już więcej bał się rozgrywać, już się nie odwracał z piłką, nie próbował tego robić i tego nam brakowało w drugiej połowie. Robił dużo innych rzeczy fajnych, ale tej jednej rzeczy nam brakowało. I jeszcze mam jedno pytanko a propos Sebastiana Wulkiewicza. Ja wiem, że ten jego sezon był nieudany, ale teraz jeśli jak przy powołaniach miał pan okazję zobaczyć go w treningu i jakby pan ocenił jego dyspozycję oraz umiejętności oraz przydatność do reprezentacji może w kontekście Mistrzostw Świata? Ja mam dobrą skalę porównawczą, bo prowadziłem tego zawodnika w reprezentacji U21, już tej drugiej reprezentacji, był podstawowym zawodnikiem. Wtedy trafił akurat do Włoch i widziałem zawodnika, który fantastycznie się rozwija. I później nawet u niego kiedyś tam byłem w Cagliari na jakimś tam meczu. Później widziałem zawodnika, jak przyjechał do nas na zgrupowanie, to widziałem zawodnika, u którego było najbardziej widoczne to, że nie gra. I to było widać, że miał duże problemy na treningach z tempem gry. No, po prostu widać, że nie gra. Ja z nim rozmawiałem. Mówiłem, że jeśli chcesz znaleźć się w tej reprezentacji, dobrze się tutaj czujesz, poznajesz zawodników, to po prostu musisz iść do klubu, gdzie będziesz grał. Chyba że to Cagliari da mu szansę, no bo spadli do Serie B i być może będzie tam regularnie grał. To jest zawodnik, którym będziemy się przyglądać. Jest on, jest Dawidowicz ze środkowych obrońców. Artur Jędrzejczyk, który jest doświadczonym piłkarzem, który też no może... No tak, Artur Jędrzejczyk to jednak nie ta klasa wyprowadzenia piłki, co... Walukiewicz, oczywiście ja się zgadzam, Artur ma dużo innych atutów, ale myślałem, że powie pan, że Artur ma 34 lata, jak nie, popatrzymy nie. Na Kieliniego. Bonuciego przede wszystkim, który prawie miał 38, jak został mistrzem Europy. Także akurat tu wiek, akurat w przypadku Artura nie robi problemu. Artur to nie do końca z tym wyprowadzeniem. Ja mówię, pracowałem z nim w Legii i w tej trójce obrońców Artur fantastycznie się potrafił odnaleźć. Gorzej grał jako dwójka stoperów. Z tym wyprowadzeniem jest troszeczkę inaczej, bo w innych sektorach operujesz i musisz troszeczkę ryzykować podań przez środek. Artur się w tym dobrze nie czuł, ale jak grał w trójce obrońców z prawej strony, miał bardzo fajne takie krosowe podanie, które uruchamiało naszych skrzydłowych Lukiniasza, czyli Bartka Kapustkę. Także na pewno na Artura patrzymy na Dawidowicza, patrzymy też no, na każdego zawodnika, który może wystrzelić jeszcze z formą. Bartek Kapustka też w Legii. Nie mogłem tak jeszcze wymieniać innych. Dobrze, to dziękuję panu. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Teraz przerwa na reklamę. Niedługo będzie być może mieć czwartego Polaka w historii NBA, Jeremy Sochan. I draft NBA będzie pokazany przez Canal Plus, naszego partnera. W opisie macie link do Canal Plus, żeby oglądać go na specjalnych, preferencyjnych zasadach tylko dla widzów kanału sportowego, więc możecie tam kliknąć. Oprócz tego przypominamy o Empik Go, gdzie nasze programy w formie podcastów są zamieszczane, więc możecie sobie ich słuchać, jadąc samochodem czy idąc gdzieś pobiegać. A teraz wracamy do reprezentacji. Słuchaj, powołałeś 38 zawodników. 37 przyjechałem. Tak, zostanie 26. Nie podasz mi teraz nazwisk, ale tak naprawdę o ile ta liczba została okrojona?
Zrobiliśmy taką grupę zawodników jeszcze na gorąco po meczu bezpośrednio. Myślałem, że grupa na Facebooku, z której eliminujesz kolejno. Nie. Opuścił grupę. Tak siedzieliśmy, już zawodnicy się rozjechali po meczu z Belgią, a my tak usiedliśmy w naszym gronie tutaj sztabowym i tak każdy się wypowiedział, kto zrobił wrażenie, jak to mu się podobał i tak dalej. I tak robi się takie grupy, że na ten moment, gdyby trzeba było decydować po meczu z Belgią, to grupa była pewniaków, grupa takich mniej pewnych, grupa, która musi mocno jeszcze walczyć i grupa taka, która no, te szanse może nie walczyć. Znaczy nie, na dzisiaj no, zrobiliśmy taką grupę i tak ci powiem, liczyłem to tak 16-18 zawodników naliczyliśmy takich, których byśmy, gdyby te mistrzostwa były dzisiaj, że nie mielibyśmy problemu, żeby wziąć po tym meczu z Belgią, po tych czterech meczach, biorąc pod uwagę, jak to wyglądał i tak dalej. Ale mówię, to się może zmienić, bo mówię... A ilu było w tej grupie z małymi szansami? Było kilku zawodników, ale te małe szanse wynikały też z tego, że tych szans nie dostali u nas. Nie mogliśmy ich zweryfikować na tle reprezentacji. Byli też tacy, którzy gdzieś tą szansę dostali, ale też no, nie wypadli jakoś tam okazale i w tamtym momencie jakoś nas nie przekonali. Ale mówię, nie chcę absolutnie żadnych nazwisk, nie chcę nikomu odbierać szans, bo każdy zawodnik spośród tych, który był, tak jak mówiłem wcześniej, że nie chcę tutaj procentowo przestrzelić, ale myślę, że 90% z tych zawodników, którzy byli na tym zgrupowaniu, pojadą na Mistrzostwa Świata. Tych 26 zawodników będzie się rekrutowało spośród tych zawodników i co do tego nikt nie ma wątpliwości. Dlatego walka była, żeby się pokazać jak najlepsze strony i na treningach, i na tym wewnętrznym sparingu, no i przede wszystkim w meczu. Tak? Kamiński jest piłkarzem niezwykle, mam wrażenie, tyleż utalentowanym, co chimerycznym. I raz potrafi nas w jednym meczu zachwycić, a w drugim po prostu... Nie o obrońcy. O Kubie. Znaczy, Krzysiek, weźmy pod uwagę to, że on dopiero do poważnej piłki pojedzie i będzie grał w Wolfsburgu, gdzie... No, po meczu z Walią to uznali wszyscy, że o, pierwszy skład na Mundial. No tak, ale... Później trafił na Belgię, gdzie się każdemu trudno grało, czy to był Kamiński, czy nie zawodnicy. Ja inaczej, ja go oceniam bardzo pozytywnie. Uważam, że fizyczność troszeczkę poprawi, bo w tej Bundeslidze wiadomo, ta intensywność jest duża. Umiejętności piłkarskie ma. Jeśli dostanie swoje szanse, to myślę, że w tej Bundeslidze się zaklimatyzuje. Czy to będzie potrzebowało 3 miesiące, pół roku, ciężko mi powiedzieć. No, chciałbym, żeby to był miesiąc, żeby od razu grał. Ale jak się przypomnieć Białka, jak wyjeżdżał z polskiej ligi Bartek Białek, jak tutaj roznosił tą naszą ligę, pomimo 18 lat, silny, obrońcy się od niego odbijali. Pamiętam taki mecz w Szczecinie, gdzie obrońcy fruwali po kontakcie z nim, a pojechał tam, ja go zobaczyłem 2 miesiące później. Przyjechał na zgrupowanie reprezentacji po tym, jak wyjechał w czerwcu, we wrześniu rozgrupowanie było, to ledwo włóczył nogami na treningach. Co się stało? Mówi, że było tak ciężko na obozie, że on jeszcze do siebie nie doszedł. Ale kolejne zgrupowanie już ta sprężyna odbiła do góry. I teraz kwestia jest taka, jak szybko wywalczy sobie miejsce i jak szybko zaadaptuje się do wysiłku, do obciążeń, które potrzebuje Bundesliga, żeby funkcjonować. Bo o umiejętności piłkarskie się nie martwi. On te umiejętności ma. Tylko problem polega na tym. Dla ciebie jedzie trochę do Niemiec w niewygodnym momencie, bo może być tak często w przypadku młodych piłkarzy, właśnie, że pierwsze miesiące nie grają, są przygotowywani właśnie, do grania. I co wtedy, jak on nie zagra tak jak mówiłem, we wrześniu, w październiku meczu? Nie martwię się o Roberta Lewandowskiego, bo mówiono, czy martwię się, czy nie martwię się. Ja wiem, że Robert gra w świetnym klubie, w Bayernie. I nawet jak nie odejdzie, to dalej będzie grał w świetnym klubie. A jak odejdzie, to też do równie silnego klubu odejdzie. Wtedy jeszcze nie wiadomo, bo czy taki, czy inny klub. Ale w przypadku tych młodych zawodników, gdy zmieniają klub, zwłaszcza z polskiej ligi, to ryzyko jest bardzo duże, że możesz od razu nie grać. Przykład Jóźwiaka, który poszedł do Derby, który miał swoje problemy i też tam już od razu nie zawojował tej ligi, wylądował w MLS-ie. Na niego też liczymy, ale też musi zacząć regularnie grać. I to ryzyko jest bardzo duże w przypadku tych młodych zawodników. Kolejny telefon, halo. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Marek z Tarnowa. O, cześć. Witam panów. Unia Tarnów. Tak. Co prawda koncepcja programu to Hyde Park, ale z mojej strony na początku będzie taka drobna laudacja w kierunku trenera. Żadna rodzina, żeby była pełna jasność. Nie. Ja myślę, że to jest podpucha jakaś. Zaraz nie będzie laudacji, tylko innego. Dobra, dawaj. Gratuluję panie trenerze awansu na Mistrzostwa Świata. Trzymałem za pana mocno kciuki. A dlaczego? To bardzo prosta sprawa. Mianowicie obserwuję pana już od dłuższego czasu. Pamiętam pana pierwsze sukcesy w Lechu Poznań, później w Zagłębiu Lubin. I jakoś te pierwsze sukcesy nie przełożyły się na jakąś ogromną karierę trenerską
pana trenera, więc domyślam się, że nie był pan ulubieńcem w środowisku piłkarskim. Dlatego też tym bardziej cieszę się, że dostał pan szansę prowadzenia reprezentacji i mam nadzieję, że za pół roku wszyscy będziemy w cudownych nastrojach i pana przygoda w reprezentacji będzie trwała dłużej. Ale za słodko teraz, jest. Dawaj coś jeszcze. A teraz takie pytanie. Dziękuję bardzo za miłe słowa. Paprocha. Gdzie mam paprocha? Tu mam paprochę. A teraz pytanie. Na słynnym Sylwestrze kanału sportowego nie wyglądał pan na człowieka, który wiedziałby o tym, że zostanie trenerem reprezentacji. Więc stąd moje pytanie. Czy może pan zdradzić, kiedy pan dokładnie dowiedział się o tym, że zostanie trenerem? Dobrze grałem na Sylwestra, że nikt się nie zorientował. No, sygnały pojawiały się i już nawet w czasie tego balu przed balem, dzień przed balem, też takie sygnały były, ale oczywiście pewności nie było, że to ja ostatecznie tym selekcjonerem zostanę. Prezes Kulesza sądował wielu trenerów i na końcu zdecydował się na mnie, ale ja, tak jak mówiłem wcześniej, ja do końca nie wierzyłem, że ja tym selekcjonerem mogę być, bo wiele wskazywało na to, że ktoś inny będzie. Mówiło się o trenerze zagranicznym, mówiło się o trenerze na Wałce, którego w tamtym momencie, zresztą oficjalnie to powiedziałem, uznawałem, że to może być najlepszy wybór dla reprezentacji, bo po prostu siebie nie rozpatrywałem tak na poważnie i media też mi dawały do odczucia, że ja nie mam żadnych szans. Na początku tak, a na początku nie, ale później, że nie. Ale mówię, jak ktoś pozna prezesa Kuleszę, to ciężko go do końca rozszyfrować, bo im bardziej ktoś mówi tak, to prezes najczęściej robi inaczej. Jak ktoś kogoś bardzo, bardzo gdzieś tam wpycha, to prezes niekoniecznie... Myślałem, że o Bońku mówisz. Nie, tutaj nie, w sumie. Nie, prezesa Bońka nie ruszamy, bo już go nie ma. Prezes pani mówił o prezesie Kuleszy i tak działa. Ma swój instynkt, ma jak gdyby swoje doświadczenie z pracy z trenerami. My też gdzieś tam się spotkaliśmy krótko w tym Białymstoku. Ale wiedział, jakim człowiekiem jestem. Myślę, że to też było dla niego istotne. Wiedział, na co może liczyć i myślę, że cieszę się bardzo, że się nie zawiódł i ja też mogę w jakiś sposób mu się odwdzięczyć. Dziękujemy bardzo. Ja również dziękuję. Pozdrawiam i pozdrawiamy. Życzę samych sukcesów. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Mati Cash i Zalewski to jest dwóch zawodników, którzy poniekąd rozkochali w sobie kibiców. Być może to jest trochę za duże słowo, może na wyrost, ale dali taką nadzieję, że nasza piłka być może stanie się chociaż trochę efektowna, że jakiś zobaczymy akcję indywidualną, dribbling, dobre podanie, jakąś wizję. Co ty możesz o nich powiedzieć po tym zobacz, zbudowaniu? Mówisz o tym rozkochaniu, zobacz. No tak, to zdjęcie wszyscy widzieliśmy. Ale nie, zobacz co napisali, bo to jest nie to zdjęcie. Mogę pokazać, czy nie? Możesz, myślę, że się Mati nie obraził, ma dystans do siebie. Możemy zbliżenie zrobić? Zróbcie zbliżenie, trzymam. Pod zdjęciem. Ciężko będzie widzieć. Chyba widać, tak? Mati przysłał mi tą wiadomość. Widać, nie? Zanim ukazała się w social mediach, przebywał na Mykonos i tam też spotkał się z Nikolą Zalewskim i gdyby nie to zgrupowanie, to pewno by się tak blisko nie poznali. Przez te 16 dni mieli okazję się bliżej poznać. No i napisał miłą wiadomość. Ja im też życzyłem udanego urlopu. Napisałem tylko, żeby Mati dbał o naszego Nikolę, żeby się tam gdzieś nie zawieruszył. Obiecał, że to zrobi. Także chcę pokazać, mówiąc o tym, chcę pokazać, jakie relacje panują w tej drużynie. To nie jest tak, że wszyscy się kochają, wszyscy się lubią, bo też jest rywalizacja na pozycjach. Ktoś będzie grał, ktoś nie będzie grał, ktoś pojedzie, ktoś nie pojedzie. I na pewno będzie rozczarowanie. Ja się z tym liczę, że ostatecznie, jak ogłosimy, powołamy we wrześniu 28, maksymalnie 30 piłkarzy na zgrupowanie, czyli weźmiemy niewielu więcej niż tych, którzy mogą jechać, czyli 26, ale nie jest wykluczone, że ktoś to nie będzie we wrześniu, nie pojedzie na mistrzostwa świata. Taką sytuację też przewidujemy. I już się zacznie na pewno robić, jak to zawsze jest, a bo tego zna, z tym menadżerem się zna, zawsze co mistrzostwa są takie, a bo ten tego zna, ten tego, wszyscy mnie znają, wszystkich znam, a powołam najlepszych, w moim odczuciu najlepszych, którzy zapewnią mi przede wszystkim dużo radości i kibicą to, na co oczekują. I później będzie następne rozczarowanie, jak podamy tych 26. Ja się spodziewam, że spośród tej grupy, która dzisiaj tak fajnie ze sobą współpracuje, fajnie się ze sobą dogaduje, że będą niezadowoleni, bo może być tak, że ktoś gra w eliminacjach i nie pojedzie na mistrzostwa świata, tak? Bo po prostu nie będzie w dyspozycji dobrej. No to wszystko wiem, ale nie chcę uniknąć takiej sytuacji, jak już jesteśmy przy trenerze Engelu. Pamiętasz,
Ja prześledziłem wszystkie historie zawodników, których powoływano Mistrzostwo Świata od 1982 roku, kiedy trener, pan trener Antoni Piechniczek walczył awans po meczach z NRD, tutaj 1-0 2 maja, pamiętam, bunzał głową, i 3-2 w Lipsku po świętej pamięci bramkach, między innymi też Włodka Smolarka. I czytałem taką historię, że wtedy Młynarczyk był bronił w tym meczu drugim, i trener Piechniczek powiedział na kolacji, że wszyscy ci, którzy są dzisiaj w Lipsku, pojadą na Mistrzostwa Świata. Nie wiem, wybieram się do trenera Piechniczka, zapraszam je tam do siebie po ten słynny kominek. Pojadę do niego latem, obiecałem sobie, że odwiedzę go. I też popytam właśnie, w jaki sposób on budował te relacje. Był młodym trenerem, ja już troszkę jestem starszy od niego, niż on jechał na Mistrzostwa. Ale padło takie zdanie, że Jan Tomaszewski stał i mówi, że on się wypisuje, że on nie chce jechać na te mistrzostwa. Okej, sam podjął taką decyzję, urażony troszeczkę może, że nie zagrał w tym Lipsku i tak dalej. Miał takie prawo taką decyzję podjąć. Jeśli chodzi, bo o czym zacząłeś mówić? Uciekłem troszeczkę. Tak, no, chciałem się zapytać o Kasza i Zalewskiego, a ty przyszedłeś do Antoniego Piechniczka, nie, i Kominka. Nie, sprawdzałem, do czego mówię o tym właśnie, o tych relacjach. Zobacz, Kasz wcześniej nie jeździli razem na wczasy, tak? Ja mówię, żeby nie przeceniać też tego, że jadą razem na wczasy, bo wszystko okej, polubili się, pojechali, czy tam się przypadkowo spotkali, ale gdzieś tam każdy z kimś pojechał. Janek Bednarek przed zgrupowaniem pojechał z grupą do swoich kolegów do Turcji, ktoś tam gdzieś indziej pojechał, Robert gdzieś indziej i tak dalej. Takie rzeczy się dzieją. Ale chodzi mi o to, że ta drużyna, która powstanie, oni się wszyscy gdzieś tam znają, ci chłopacy, tak? I wszyscy się znają. Ale jeszcze o tym Keszu mówiłeś? A, i teraz zobacz. Była sytuacja z trenerem Engelem, o którym tutaj wspominaliśmy. Nagle nie było na zgrupowaniach, na jedno zgrupowanie przyszedł, zagrał z Wyspami Owczymi słynnymi. Zagrał jeden mecz w reprezentacji Sibik, Paweł, tak? Pamiętasz, jak był odbierany przez drużynę? Takie szydercze słowa, że wstydzimy się przy nim przebierać, bo go nie znamy i tak dalej. No taka już grubo to szło, tak? Nieprzyjemne. Hamuwa, ale tak było wtedy, bo o tym pisały media. I my takich sytuacji unikniemy. Wszyscy się znają. Nikt się przy nikim nie będzie wstydził kąpać i rozbierać, tak? Chociażby patrząc przez to chamskie wtedy zachowanie tych zawodników. Dlatego może ktoś skoczyć w ostatniej chwili, ale będzie to zawodnik taki, którego już na pewno znają, bo nie wierzę w to, że ktoś to nie grał w ogóle żadnego. No dobrze, ale jakie masz zdanie o tej dwójce? Czym oni się różnią od polskich piłkarzy, typowo polskich piłkarzy? Przede wszystkim tak, grają o odpowiedniej intensywności, to o czym mówiłem, to jest pierwsza rzecz, która się rzuca. Mają, jak mówię o Nikoli Zaleskim, to jest taki zawodnik, jak mu dasz piłkę, to on nie patrzy, kto z tyłu stoi, tylko patrzy, kogo z przodu można ukiwać. On wchodzi od razu w dribbling, szuka takiej sytuacji, czy to będzie Holandia, czy to będzie Belgia, nieważne kto. On z racji tego, że ma dobre umiejętności techniczne, dobre gry 1-1, nie boi się, bo często zawodnik jest ograniczony do jednej nogi i wszystko robi do jednej nogi. Dla Nikoli nie ma problemu zejść do środka, zagrać piłkę prostopadłą. Zawsze zwracaj się uwagę, zejść do środka jak możesz, zagraj prostopadłą do napastnika, do lewego, zagraj przerzut na drugą stronę, tak jak zagrał przy bramce do Kasza. Od niego się to wszystko zaczęło. On to ma te umiejętności, on się tego nie boi. Ale jak trzeba wejść na pełne szybkości z lewej strony i dośrodkować pełny biegu, on też to ma. Dlatego jest wszechstronny, jest bardzo dobrze zaawansowany technicznie. I mu pomimo tego, że nie gra jeszcze całych meczów w Romie, bo schodzi koło 80 minuty, zawsze go Mourinho ściąga, bo wie, że to jest młody organizm. Też widzieliśmy, że dobry mecz w Holandii, cały mecz, ale tu już troszeczkę braków fizycznych było. Już miał trochę problemów z racji tego też ustawienia, że musiał dłuższe odcinki pokonywać i tak dalej. Cash ma niesamowitą moc, jeśli chodzi o poziom motoryczny. To jest naprawdę zawodnik stworzony do Premier League i patrząc na Casha w treningu, to widzisz, jakie wymaganie stawia Liga Angielska, żeby grać. I to nie jest jakiś klub, który gra regularnie w Lidze Mistrzów, tak? To jest solidny klub, z świetnym trenerem, byłym piłkarzem, tak, Steven Gerrard, wszyscy wiemy. Ale to też pokazuje, jakie są wymagania na tym poziomie. Matty Cash ma niesamowitą umiejętność, jeśli chodzi o wyczuwanie momentu, w którym zagrać krótką grę, w którym zagrać dłuższe podanie, w którym wyjść na wolne pole. I też ma duży wachlarz umiejętności, jeśli chodzi o dośrodkowanie i strzał. On w każdym meczu ma sytuację. Jak sobie przypomnisz, my ze Szwecją jak graliśmy, on też miał sytuację. On nie strzeli bramki z tego, ale miał sytuację. W każdym meczu ma sytuację. Jak przypomnisz sobie mecz z Belgią, podanie długie, takie podobne do tego w meczu z Holandią, zagrał Nikola do Kasza, Kas szedł do lewej nogi, przestrzeli minimalnie nad poprzeczką. On potrafi się znaleźć w polu karnym. I to jest też bardzo duży jego atut w grze właśnie bocznych obrońców. Oczywiście z Mattim Cashem grać jako wahadłowym to jest inna pozycja niż gra w klubie. Matti wystąpił przez chwilę w meczu z Belgią jako pomocnik.
był z prawej strony nasz obrońca, to był Robert Gumny. Przed nim grał Mati Kasz jako pomocnik. Nie pokazywał tego. Potrzebuje przestrzeń. Potrzebuje przestrzeń, żeby mieć wolną przestrzeń. On wie, w którym momencie się włączyć w akcję, w którym zostać na swojej pozycji. I to potrafi robić. Ale jako ten drugi, ustawiony troszeczkę wyżej, już ma z tym problem. Poza tym już mniej przestrzeni widzi i nie wyczuwa takiego momentu. Ja tak go oceniłem po tamtym meczu. I też patrzę, jak gra w ustawieniu 3-5-2, to też troszeczkę inaczej się zachowuje. Mhm. Odbieramy kolejny telefon. Halo? Dzień dobry, dobry wieczór. Tenerze. Cześć. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Pytanie do selekcjonera. A, już zapomniałem się przedstawić. Kuba z Nowego Miasta Lubaskiego. O, także znamy Nowe Miasto Lubaskie. Pozdrawiamy. I chciałbym zapytać o takie wydarzenie z przeszłości. Czy pamięta pan, jak przyjechał ze swoim Lechem w 2004? Przegraliśmy 2-0 w Pucharze. Pamiętam. Przegraliśmy 2-0 w Pucharze. A trenerem był Tomek Arteniuk do przerwy 0-0. I przegraliśmy 0-0 chyba do przerwy. Po rogu straciliśmy bramkę. Tak. Jest taki mały Domżalski grał. Później wysłaliśmy mu koszulkę do Nowego Miasta, bo chcieliśmy go do Lecha wziąć, ale wybrał Chorzów. Pamiętam doskonale, pamiętam tą trybunę z tira z przyczepy zrobiona za bramką i pamiętam przede wszystkim wynik, że przegraliśmy 2-0. Duża rzecz przegrać to mecz. Ale później się zrewanżowaliśmy u siebie, wygraliśmy, bo to wtedy grupa była. Tak, bo to był ten pamiętny puchar, gdzie była grupa grupowa. Tak, tak, i wygraliśmy 5-0 później. Ale wstydu się najedliśmy. W Nowym Mieście było święto. Tak jest, pamiętam. Drugie takie pytanie odnośnie analizy przeciwnika. Wiadomo, jak to wygląda z takimi drużynami jak Argentyna, Meksyk. Ktoś pojedzie do Ligi Hiszpańskiej, obejrzy parę meczów i pół składu zobaczy przeciwnika. A jak to wygląda z taką drużyną jak Arabia Saudyjska? Tu jest duży problem, bo jest mało informacji w internecie. Praktycznie jeśli są, to też w tych krzaczkach, to tam niewiele można odczytać, ale na szczęście pracują tam trenerzy, którzy pracuje Ricardo, trener bramkarzy, który pracował z nami w Legii, pracuje też trener, który pracował z Jurkiem Brzęczkiem, oni tam są na co dzień i też mamy kilka takich kontaktów. Problem jest z namierzeniem ich meczów kontrolnych, bo oni nie podają żadnych informacji i to jest jak gdyby dla nas duży znak zapytania na dzisiaj, ale mówię, my znajdziemy dojście do tych informacji. Nasze wszystkie siły skupiamy na meczu z Meksykiem. Meksyk to jest dla nas najważniejszy mecz i nawet nie myślimy o Argentynie, chociaż będziemy przygotowani już przed pierwszym meczem, ale przede wszystkim z Argentyną czy z Arabią będziemy bazować na tym, co pokażą na Mistrzostwach Świata, bo to będzie najbardziej miarodajne. Do Meksyku musimy być przygotowani wszechstronnie i wszystkich tych 40 piłkarzy, których tata Martino się nazywa. Tak? Tata Martino. Martino. Nie tata Martina, tata tak, Martina tak. To jest Andrzej Kobylański. Tak, tak, tata Martino. Martino, tak, ale tata popularny, pamiętam, bo to wychowawca Messiego, tak, gdzieś tam w tym. No, dobra, daj tak mi sobie spokój z nim. Twój ulubiony trener. To my chcemy o tych zawodnikach wiedzieć jak najwięcej i na pewno będziemy wiedzieli, ale zawodnicy dostaną tyle informacji, ile będą potrzebowali, bo też nie chcemy ich zasypywać niepotrzebnymi informacjami. Okej, okay, super. Dziękuję bardzo. I życzę wszystkiego dobrego. Dziękuję. Pozdrawiam do Nowego Miasta. Dzięki. Dzięki. Dlaczego na mundialu ma grać Szczęsny, a nie Skorupski? Czas pokaże, kto będzie grał. Ja myślę, że Krzysiek, dlaczego Neuer ma bronić, a nie, nie wiem, Bernd Leno, czy nie wiem, kto Ter tam Stegen. Jest. Ter Stegen. No po prostu Neuer z pierwszym bramkarzem. I pewne rzeczy musimy zagrać. Ja się cieszę bardzo, że Łukasz Skorupski pokazał w meczu ze Szkocją, pokazał w meczu teraz z Holandią, że jeśli by coś się wydarzyło z Wojtkiem Szczęsnym, to mamy bramkarza, który nie boi się go wystawić na pozycji numer jeden. Ale mówię, jest jakaś hierarchia. Ja mam do Wojtka zaufanie. Bramkarz przede wszystkim, Krzysiek, musi mieć jedną rzecz. Ja byłem tylko rezerwowym, dlatego trener do mnie nie ma zaufania. Ale bramkarz musi czuć zaufanie ze strony trenera. Bramkarz nie może myśleć, że po jednym błędzie zostanie zmieniony. Bo jak bramkarz zaczyna się bać, to wtedy kalkuluje. Tu nie wyjdę, bo mogę popełnić błąd, tutaj nie zaryzykuję. Zobacz, jak Wojtek zagrał bardzo dobry mecz z Belgią. Nie grał półtora miesiąca w lidze, ale trenował 2 tygodnie, żeby na tego meczu jednego się dobrze przygotować. Te wyjścia takie poza pole karne, wszystko było w tempie właściwym. Tak? Czyli to jest to też doświadczenie. Liczę na Wojtka i chcę, żeby miał komfort psychiczny. To nie jest tak, że Łukaszowi odbieram szansę, bo los spłata różne figle. Tak? Pamiętamy, Wojtek Szczęsny, była kartka na mistrzostwa, była kontuzja i wchodzi Łukasz Fabiański. To nie los spłatał figle, on po prostu robił błędy.
Nie, no ale jaki błąd, że został kontuzjowany, bardzo poważna kontuzja. Kontuzja okej, ale nie czerwona kartka. No wiesz, takie rzeczy się zdarzają w świecie. Ja mówię, ty patrzysz to na to jak dziennikarz, ja jakby badam wszystkie okoliczności, jak do tego doszło, kto wcześniej popełnił błąd. Trzy błędy to zawsze jest bramka. Nie jest tak, że jeden błąd powoduje stratę bramki, trzy błędy zawsze są. Jak jest seria trzech błędów, to jest bramka. Gdzieś tam w okolicy pola karnego. Rzadko się kończy czymś innym, no chyba, że zespół słaby i nie trafia z metra do bramki. W przypadku Wojtka on musi ryzykować. Ja zawsze powtarzam bramkarzom, wolę bramkarza, który wychodzi na przedpole i nawet jak się pomyli raz, przepraszam, niezbyt często, to zespół, który gra przeciwko niemu, wie, że nie można urzucać zawiesinek, bo on wyjdzie, złapie. A wie, co się dzieje, nie wiem, jaki twój bramkarz jest, ten mały, taki hokejowy, masz takiego małego, nie? Nie, pierwszy bramkarz, bardzo wysoki chłopak. Ale jakieś moje na oczy, to był taki mały, wiesz, hokejowy. Nie taki bardzo mały, tylko trochę niższy. No taki niższy, no tak, ale nie za duży, tak. No, tak. To wiesz, no jak widzisz, że bramkarz jest nie za duży i też nie wychodzi na przedpole, to co robi? No każdy zespół rzuca, bo wie, że na piąty metr nie wyjdzie i można mu z tej głowy gdzieś tam zawsze trącić tą piłkę. Jak masz bramkarza, który nie boi się wychodzić, to jest jakbyś miał 12 zawodników na boisku, bo on ma jeszcze ręce do tego, gra ciałem, broni, wiadomo, ale jeszcze ma ręce i z trzeciego piętra może te dośrodkowania sobie ściągać. Słuchaj, ogląda nas w tej chwili 49 816 osób, czyli mniej więcej taki pełny stadion narodowy. Jak twoje życie się zmieniło, odkąd zostałeś selekcjonerem? Bo rozmawialiśmy ostatni raz dość dawno temu. Od tamtej pory no, twoja popularność wzrosła znacząco. Widziałem ostatnie zdjęcie, jak piłeś drinka, chyba Aperol. Może ciało. Że w ogóle to skandal, że ty pijesz alkohol. No właśnie, właśnie nie piłem przez całe zgrupowanie i zaprosiłem żonę i dzieci w Boże Ciało. Poszliśmy tam w Gdyni i żona mówi, no tu możemy spokojnie usiąść, tu nam nikt zdjęcia nie zrobi. No i następnego dnia wyjechałem z tego miasta, żona mi przysyła, ty mi przysłałeś zdjęcie. Tak. Ja nawet nie widziałem, bo śledziłem tego, przysłałeś mi zdjęcie i wysłałem do żony, a jednak nie możemy, nic z tego się nie stało. Powiem ci tak, że jest dużo miłych, nie spotkałem się nigdy z czymś negatywnym w stosunku do mojej osoby, w stosunku do reprezentacji. Widzę, jakie jest zainteresowanie reprezentacją, to nie chodzi tylko o moją osobę, ale o reprezentację. Wszyscy pytają, począwszy od taksówkarza, który gdzieś tam się przemieszczam po kraju, od zwykłych ludzi gdzieś tam w sklepie, w pociągu i tak dalej, dużo sympatii. Ale najbardziej wzruszająca scena, to ci chciałem powiedzieć, dlatego ci wcześniej nie mówiłem przed programem, że przeżyłem niesamowitą historię. Byłem 20 kilometrów od tego nowego miasta lubawskiego, gdzie ten kolega przed chwilą dzwonił, ale że był pan, ja coś nie znam go, u mamy, bo tato zmarł niedawno. Był taki turniej charytatywny rozgrywany. No i ten turniej był taki na Orliku rozgrywany i ten trwał kilka godzin, ja tam wytrzymałem do 22, finał się skończył przed północą. I podchodzili różni do mnie uczniowie, tacy grali z szkoły i tak dalej, do zdjęć. I był taki chłopiec z siódemką, pamiętam. I mój nauczyciel od UEF-u, pan Longing Grzyb, mówi do mnie, słuchaj, to jest bardzo utalentowany chłopak, lewa noga niesamowita. I tak stał 2-3 metry ode mnie. No i stał ze mną z godzinę, oglądaliśmy ten mecz, ale ja z nim nie rozmawiałem, tylko on tak ciągle zerkał w moją stronę. Skończył się jakiś mecz, ja mówię, dobra, to ja już idę do domu, jestem zmęczony, jutro rano gramy w tenisa o 9, no to muszę być świeży. I tak wychodzę z tego Orlika i ten chłopiec idzie za mną, a wcześniej sobie zrobił ze mnie zdjęcie. Ja mówię, chłopcze, ale my już mamy zdjęcie, już tak szarawo się robiło, 22. A on mówi, tak, panie, to, że mamy, ale wie pan co, ja chciałbym się tak do pana przytulić. I tak on w wieku Leona jest twojego, gdzie chrzestnym jestem Leona. I tak mi się rzucił na szyję, tak mnie mocno ścisnął. W szoku byłem, nie wiedziałem, co zrobić, co powiedzieć. I mój kolega, który szedł ze mną, następnego dnia się spotkaliśmy, mówi, ja nie widziałem czegoś takiego. Mówi, że miał łzy w oczach, jak przyszedł do domu, opowiedział żonie. Zresztą też to opowiedziałem swojej żonie i opowiadam tobie teraz też. To była taka najbardziej zadziwiająca chwila, że chłopiec, nie znałem chłopca, mówię, będę następnym razem przywiozł mu jakąś koszulkę, tylko muszę go znaleźć. Ja zapytam tego mojego nauczyciela, on będzie wiedział, o kogo chodzi. Rzucił mi się na szyję i to był najbardziej wzruszający moment spośród tego tych kilku miesięcy, jak pracuję w reprezentacji. No poza chyba tymi łzami na ławce rezerwowych. Tak, ta, to już inna historia, tam się wiele emocji jak gdyby ode mnie wyszło z wnętrza i tak dalej. No fajna chwila, ale powiem ci, że wyszło to spontanicznie, ale wiele osób spotykam i nie wiem, czy chcą mi zrobić przyjemność, czy nie, ale mówię, panie, też ja też płakałam, często panie jakieś sklepy. Mówię, ja też się tak wzruszyłam, też płakałam, mówię, też taka byłam. Nie wiedziałem, że no, kobiety tak się mocno piłką interesują, bo często jest tak, że ktoś podchodzi do mnie i mówi tak, mąż się wstydzi, czy może pan, taka starsza pani teraz, czy może pan z moim mężem zdjęcie zrobić? Ja mówię, nie ma problemu, bo mąż się wstydzi i mówi, że to na pewno nie jest pan. Mówię, a ja mówię, że jak, przecież go wczoraj w telewizji widziałam, a to było świeże po meczu z Belgią w Warszawie. Dużo przyjemnych chwil, ale mówię, że to nie będzie trwało wiecznie, ja chcę z tych chwil jak najwięcej. No nie, być może po Meksyku już się skończy wszystko, dokładnie za 5 miesięcy. Ja wiem, ale Krzysiek, ja mówię, to każdy z nas umrze, ale nie wstajesz rano z myślą, jak się golisz, że umrzesz, że przyjdzie ta niestety ta późna jesień życia i będziemy
mieli duże problemy ze wszystkim. I dlatego myślimy pozytywnie, tak? Ja mówię, ja lubię się uśmiechać, bo ktoś robi z tego, a on się uśmiecha. Ja takim jestem po prostu, ja znasz mnie długo, że wszędzie są takie momenty, że też jestem przygnębiony różnymi sytuacjami, bo to nie jest tak, że wszystko jak gdyby tam gdzieś, nie wiem, potrafię zaakceptować od razu. Są trudne momenty po przegranych meczach, po różnych rzeczach w życiu, które się dzieją, ale generalnie to... Ja lubię się uśmiechać, bo uważam, że no, życie jest za krótkie, żeby się stałem martwić. I wracając do alkoholu, ten nasz śpiewał, kiedy życie jest za krótkie, żeby być tania wina, dlatego piję Aperol. Dobra, odbieramy kolejny telefon. Halo? Halo, witajcie panowie. Witam, cześć. Trochę ja mam pobłot od was, ale spoko. Max ze Szczecina, witam. Witam serdecznie. Cześć. No właśnie, panie trenerze, czy dużo rzeczy już dzisiaj tutaj padło? Czy pan ma jakieś wieści na temat Kuby Modera, jak tam przebiega rehabilitacja, na kiedy on będzie gotowy, czy to może będą mecze Ligi Narodów, czy dopiero te sparingi przed mundialem? Sytuacja z Kubą wygląda w ten sposób, że tutaj nie zdradzę jakiejś wielkiej tajemnicy. Mówiłem też to chyba do jakiejś stacji, że początkowo po zabiegu operacyjnym klub jego, Brighton, podjął decyzję, że Kuba będzie przechodził rehabilitację w Anglii. Mają świetną klinikę, zainwestowali ogromne pieniądze, ale później udało się przekonać władze klubu do tego, żeby przyjechał do Poznania i przechodził rehabilitację w Poznaniu, gdzie przychodzi też Krzysiek Piątek i efekty były zadowalające i szybkie. I Kuba od końcówki maja już przebywa w Poznaniu, leczy się w Poznaniu ze swoim fizjoterapeutą, no i nadrabia ten straczony czas od operacji, bo ta rehabilitacja tutaj w Polsce znacznie szybciej, jak gdyby no, ci nasi fachowcy dokonują. Pewne rzeczy nie przeskoczysz medycyny, ale pewne rzeczy możesz przyspieszyć, jak mówię o jednym przykładzie, przeprost, tak, czy zginasz kolano, w którym miejscu i tak dalej. Pewne rzeczy możesz przyspieszyć, jak odpowiednio umiejętnie długo pracujesz. Kuba ma świetne warunki do tego, żeby jak najszybciej wrócić na boisko, ale tak jak mówiłem, my chcemy Kubę zdrowego i żeby szybko wrócił na boisko, a oni chcą Kubę zdrowego, tylko ich tempo nie interesuje. Oni wiedzą, że zainwestowali w niego potężne pieniądze, że to jest chłopak z niesamowitym potencjałem, który bardzo mocno się rozwija i jeśli tylko będzie zdrowy, dobrze wyleczony, to on pogra w tym Brighton jeszcze kilka sezonów, może jeden, dwa i za chwilę odejdzie do innego klubu, bo ma potencjał ku temu, ale mówię, ich interesuje zdrowy zawodnik, a nas interesuje, żeby to zdrowo było i w miarę szybko, żeby jeszcze dać mu szansę powalczyć o ten wyjazd. To kalendarz nie pomaga. Kalendarz nie pomaga i mówię, nie odbieram mu szans, bo medycyna to nie matematyka, ale wiem, że będzie ciężko akurat w jego przypadku, choć bardzo go potrzebujemy. Zapytam Krzyśka, bo zakładam, że trener wierzy sercem. Czy ty, Krzysiek, wierzysz, że nasza drużyna właśnie nabudowana młodą krwią z Nikolą i Medi na bokach, podbudowana Lewandowskim, gdzieś tam sercem, jak drużyna na Wałki, może to będzie jakąś jedną ósmą albo ćwierćfinał na mundialu? Wiara to złe słowo, ale uważam, że piłka jest na tyle nieprzewidywalna, że jak wszystko ma się rozstrzygnąć w meczu z Meksykiem, to akurat to będzie taki mecz, w którym na 10 meczów będziemy mieli takie, w których będziemy mieli swoje szanse i może, nie wiem, 3 razy byśmy wygrali, 4 razy przegrali i 3 razy byłby remis. Krzysiek, ja ci tu pomogę przy tym pytaniu, bo Marcin Dorna, który oglądał teraz mecze w Ameryce, właśnie w Meksyku i rozmawiał z dziennikarzami meksykańskimi i też ludźmi wokół reprezentacji, oni się zastanawiają, czy oni wyjdą z pierwszego miejsca, czy z drugiego. I się zastanawiają, jak pokonać Argentynę w meczu o pierwsze miejsce. Oni nie biorą nas w ogóle pod uwagę, że my możemy wyjść ich kosztem. To zrobili im psikus mały. No, oni wychodzą z założenia, że oni od 1986 roku zawsze wychodzą z grupy. Raz im się chyba udało nawet troszeczkę dalej u siebie, to były te mistrzostwa. To my zupełnie odwrotnie i nam się uda. No ja w to też wierzę i trzeba zrobić wszystko, żeby pomóc sobie, żeby nie tylko wierzyć, ale też przyłożyć właśnie słowa na czyny. I to robimy. Dziękujemy Ostatnia sprawa, tak? Jedno zdanie. Ja bym chciał tu zaparafrazować swojego kolegę redakcyjnego Mateusza Borka i powiedzieć: Czesiu, we believe in you. Pozdrawiam całego Discorda, Kiełbasy, Cyza, Patrycję, Brygadę, całą Gitra, Schaba. Pozdrawiam i miłego wieczoru. Przede wszystkim Schaba pozdrawiamy. Dzięki, trzymaj się. Schaba i Brzozy też i tam siedzą wszyscy i słuchają właśnie, a ja na wyciszeniu. Pozdrawiamy całą ekipę. Pozdrawiamy. Trzymamy kciuki za drużynę na mundialu. Dzięki. Dzięki. Jak rozpisałeś sobie tych zawodników, no to widać, że jest pewien problem, no nawet można powiedzieć bogactwa na bramce i w ataku. I tu wydaje się, że jeden zawodnik jest do odpalenia i to nie będą łatwe decyzje.
Powiem, jakie jest moje zdanie, ty zaraz będziesz polemizował. Wydaje mi się, że dzisiaj piątym napastnikiem, a więc tym, który nie jedzie, jest Arkadiusz Milik. Oczywiście może to się zmienić, gdy Buxa nie wystartuje dobrze w lidze francuskiej. Leczy kontuzję, to dwa miesiące może tak, może to wszystko piątek zmienić. Piątek nie ma klubu. Ale póki co wydaje mi się, że to Milik jest numerem 5. I tam pewnie będą jakieś przetasowania, ale decyzja będzie trudna. Patrząc na te mecze, wydaje mi się, że Świderski jest pewniakiem. On daje taką mobilność w tej reprezentacji, daje dużo ruchu. Trudno mi sobie wyobrazić, że nie jedzie. Wydaje mi się, że dzisiaj jest dość blisko grania. Zdziwiło mnie, że nie zagrał jakiś minut z Holandią. Że wydawało się, że to był moment, że można było jeszcze dać mu troszeczkę czasu. Generalnie nie zagrał dużo podczas tego zgrupowania. Ale chciałem wziąć pod uwagę to, że wiesz, on też nie grał za dużo w Ameryce. Przygotował się też, ceremonia weselna była, zresztą byłem u niego na ślubie. On w sobotę miał ślub, w środę graliśmy już mecz. Dużo gości z wesela od razu przyjechało w środę do niego na ten mecz. Mówił mi, łącznie z księdzem. Planowaliśmy zmianę Świdra za Krzyśka Piątka w meczu z Holandią, ale uznaliśmy, że ten końcówka meczu była taka nerwowa bardzo. I uznaliśmy, że przy tych stałych fragmentach gry już dokonaliśmy zmian, że ten zespół jest bardzo niski i liczyliśmy, że Piątek, stojąc w tym miejscu, bo nie było Roberta Lewandowskiego, że da nam to, co potrzeba, czyli blokuje ten pierwszy słupek. Później przyznam szczerze, że była dyskusja, więc z prezesem Kuleszem rozmawiałem i mówię, że Piątek jest, mówię, wyższy od Świdra, a Świder, mówię, dlatego nie wpuściliśmy go w końcówce, bo pytał, dlaczego też, tak jak ty, czemu go nie wpuściliśmy, tym bardziej, że wcześniej strzeli bramkę zwycięską. Ja mówię, że nie chcieliśmy zmieniać, bo potrzebowaliśmy wysokiego zawodnika, a prezes mówi, przecież Świder jest wyższy od Piątka. Mówię, mamy to 75. Ja mówię, nie mamy to 75. No i przychodzę po kolację, na kolację i mówię, Świder, pytanie do ciebie, ile ma wzrostu, nie? A on mówi, to ja już nie wiem, 84 albo 5. Ja mówię, słuchaj, Świder, to jest ważne, czy 84, czy 85. Mówię, bo ja prezesowi mówię, że nie masz 85. Mówię, jak się prezes będzie pytał, to powiedz 84. Nie puściliśmy go, bo uznaliśmy, że Piątek jednak był w tym takim boju, to był taki trudny mecz. Mówię, wejdzie nowy zawodnik, dużo tych starych fragmentów gry było i stąd go nie wpuściliśmy. Ale zasługiwał na to, żeby zagrać, nie ukrywam. Drugą taką pozycją jest pozycja bramkarza, gdzie trzeba odpalić tego zawodnika. Może nie będzie trzeba, Krzysiek, wiesz, ja myślę, że... Naprawdę tak... chcesz zmarnować jedno z czterech... Ale Krzysiek, nie to, że zmarnować, to jest tak, że nie możesz innego zawodnika wpisać. Musisz czterech bramkarzy wpisać. Ale jeśli FIFA pozwoli zabrać. No to się będziemy zastanawiać, wiesz? Się będzie zastanawiać. Bartek już bliski, nie wiem, czy już ogłosili, czy nie, jest blisko tego Espaniolu, także będziemy blisko. Byś jeździł na Barcelonę do mieszkanka i do tego, i na Espaniol, także ja na też Espaniol, może... to przedmieścia. No ale ładny stadion mają, także i ładną bazę, Bartek mówił, także mają. Nie wiem, czy już to już doszło do skutku, czy nie, bo się mówiliśmy, że Bartek da mi znać, a ktoś mi mówi, że już tam wszystko jest dograne, ale oficjalnie nie widziałem tego jeszcze. Jeśli będzie cztery bramkarzy, to zabierzemy cztery bramkarzy. I napastników, ja myślę, że tak jak z wyliczeń wynika, po zawodniku na pozycję każdą, niezależnie jakim ustawieniu, i czterech napastników. I wychodzi 26 w tym momencie. No okej. Okay. Telefon, halo. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Michał z Lubaczowa. Ja mam pytanie do trenera. Czy słyszał o takim kanale na YouTubie, jak dzieli nas piłka? Nie, szczerze mówiąc nie. To taka prośba do pana Stanowskiego, żeby może po kanale pokazał. Ale ja też nie znam. A, też nie znasz? Okay. Nie. No to szczerze to polecam sobie. Okej. Okay. Okej, okay, dobra, zareklamowałeś. Dziękujemy bardzo. Dzięki. Napisałem sobie. Jest jeszcze hasło Męczy nas piłka. Ja przestałem śledzić to wszystko już od momentu, jak przyszedłem do Legii, to powiedziałem sobie, że no nie mogę żyć tym życiem internetowym, po prostu nie ma czasu na to i to też wiem, jak to głowę zaprząta. Ktoś coś napisze, przeczyta. Ale za ciebie żyje twój syn Mateusz, tam no rozpala ognisko w internecie dość często, ja wiem, potem ja podlewa benzyną. Przekonuję się o tym, bo często jest tak, że Mateusz coś napisze i dzwoni do mnie teściowa i mówi, słuchaj, zabierz mu telefon, bo znowu coś tu napisał. Przecież on jest dorosły, przecież jak mogę mu telefon zabrać? No dzisiaj szczęśliwy, bo wygra z Salostem Szczecin w barażu o Celiotkę 2-0 w pierwszym meczu, także może nie będzie pisał głupot. Wygrał jako... Trener, tak, Marcy jest asystentem trenera, tak. Do lat, jaka to jest luża? Do lat 17. Do lat 17. Tak jest. No dobrze, jeszcze z 10 minut będziemy, więc prosimy dzwonić, tak? 10 minut OK? Tak. Okay. Okay. 10 minut OK. Dzwońcie do nas, numer telefonu jest na ekranie, odbieramy wasze telefony. No widać, że ta reprezentacja Polski to jest coś, co
niezmiennie grzeje i czy ten piłkarz, czy tamten, czy ten. Zaczepiają cię ludzie i na przykład pytają o konkretnego zawodnika, dlaczego pan go nie odpali i jeśli tak, to o którego najczęściej? Kto jest najbardziej nielubianym przez Polaków piłkarzem, o którego, ludzie się domagają wypalenia z tej kadry? Po tym ostatnim meczu, mówię, tak jak troszkę się przemieszczałem, po Polsce byłem też w Trójmieście, to była moda na Świdra. Mówię, trenerze, Świder musi więcej grać, Świder musi grać od początku, no bo dał fajną zmianę, tak? Ożywił grę, mógł strzelić bramkę, wiadomo, swoje sytuacje miał. I Świder był takim top zawodnikiem, że Świder musi grać, on się świetnie, z lewym uzupełnia i tak dalej. Oczywiście na topie był też Nikola Zalewski, był Matikasz, Żurka też ludzie chwalili, bo i Kiwiora, bo ich akurat najmniej znali, tak mówię, poza Mati może Kaszem Świderek już swoje bramki strzela w reprezentacji, ale o tych zawodników było najwięcej takich zapytań, bo to było coś nowego dla zawodników. Nie było czegoś takiego, że po co pan tego powołuje, po co tego, po co tego. Były takie głosy, a, że sami młodzi trenerzy, oni będą walczyć, mówi i tak dalej. Ja mówię, że to nie jest tak, mówię, że musi być mieszanka i tak dalej. Tak się spodziewałem, że nie odpowiesz. Odpowiedziałem. Kto się dodzwonił? Halo? Dobry wieczór. Dobry wieczór. Gliwic. Mam takie pytanie do selekcjonera odnośnie Kamila Piątkowskiego z Red Bulla Salzburg. On był ostatnio kontuzjowany, dlatego chyba nie został powołany do młodzieżówki. I pytanie jest właśnie o niego. Jakie są plany na tego zawodnika? Czy jeżeli nie kontuzja, on byłby w tej 30-kilkuosobowej kadrze powołany? Na ten mecz, może od razu odpowiem, na ten mecz tutaj czerwcowy byłby na podobnym statusie jak Kiwior i Walukiewicz, czyli był powołany do pierwszej reprezentacji. Był Mirek Kalita, obserwował jego mecze w Austrii, no, asystent, i miał szansę być powołany. No niestety nie był, ale też mógłby być delegowany na ten mecz z Niemcami do U21. Patrzymy na Kamila, pracowałem z nim w reprezentacji U21, znam jego potencjał, wiem, że fajnie się odnajduje jako obrońca grający w trójce z prawej strony, czyli w tym takim systemie z trzema stoperami. Będziemy mu się przyglądać. To jest też czas, żeby ugruntował swoją pozycję w Austrii. Jeśli będzie grał regularnie, to jak najbardziej ma szansę. Dziękuję bardzo. Dzięki. A powiedz, jak wyglądają dzisiaj relacje twoje z Robertem Lewandowskim? Czy nie zauważyłeś, że Robert ma jakieś takie początki frustrowania się tym, że właśnie wolałby trochę bardziej ofensywne zestawienie, czy też drużynę, która po prostu częściej atakuje? Bo wiemy, jak w przeszłości bywało z Robertem, że potrafił zasugerować, że nie jest do końca zadowolony z pewnych rzeczy. Znaczy, powiem się, że nasze relacje są profesjonalne. Ja wiem, kim jest Robert Lewandowski, wiem, jaką rolę pełni w reprezentacji, też jaką postacią jest w świecie piłki i podchodzę do niego z szacunkiem, ale podchodzę też jako do zawodnika jednego z 11 i staram się oczywiście, jeśli mówimy o taktyce, to czasami pytam zawodników gdzieś w luźnej rozmowie, przy kawie siadamy sobie, rozmawiamy o pewnych rzeczach i tak dalej, czasami gdzieś na treningu. Staram się mieć kontakt ze wszystkimi zawodnikami, ale z tymi starszymi w szczególności, bo oni bardzo dużo widzieli, bardzo dużo przeszli i też bardzo dużo mogą pomóc. To są tacy zawodnicy, którzy chętnie dzielą się swoimi spostrzeżeniami. I trzeba pełna jasna, to nie są zawodnicy, których ja wypytuję o poprzednich trenerów, jacy oni byli źli i tak dalej. Wręcz przeciwnie, jeśli rozmawiamy, to raz o pozytywnych rzeczach rozmawiamy. Myślę, że relacje są ok. Wiadomo, że mówię, Robert gra w takim klubie jak Bayern, czyli to gra jest zupełnie inaczej wygląda. Ale też jak trzeba ciężko pracować, Robert też zobaczył w meczu z Belgią, jak wygląda taka radosna gra, czyli taka pójście na wymianie z kimś, no, takim jak Belgia, i wie, że taka gra, myślę, że Robert, czego Robert potrzebuje dzisiaj? Potrzebuje złotej piłki i sukcesu z reprezentacji, tak? I myślę, że się podporządkuje, niezależnie jaka taktyka będzie na meczu z Meksykiem czy w innych meczach, on się podporządkuje, bo to jest człowiek, który chce się zapisać, zapisał się w europejskiej piłce, chce zdobyć złotą piłkę i chce coś zrobić z reprezentacją, tak? I ja się o to nie martwię, o jego motywację, o jego podejście. Oczywiście czasami gdzieś tam, jak to ludzie mówią, machnie ręką i tak dalej. No normalna rzecz, tak? Ma prawo. No, a Messi, no Messi nie machał chyba rękoma, nie? Jak patrzyliśmy na niego. On to w ogóle tak miał. On tak machasz, no sobie, to idę sobie w drugą stronę. Tak, pochodzę, jeszcze ktoś mi poda. Dlatego są normalne i uważam, że są takie, jak powinno być. Tutaj mówię, ja nie szukam w zawodnikach przyjaciół, tak samo Robert nie szuka we mnie przyjaciela, po prostu jestem trenerem, on jest zawodnikiem i tyle, szacunek i wzajemny respekt. Odbieramy telefon, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Tu Ryszard Dzwonek.
Na razie, trzymaj się, pozdrawiamy. 22 386 66 556, to są numery telefonów. Mówiłem, że dzisiaj rozmawiamy o reprezentacji Polski, ale gratuluję wybornego żartu. Szczerze mówiąc, to wszystko, co powiedziałeś przed chwilą o Lewandowskim, to zabrzmiało, jakby tam się troszeczkę ochłodziło. Nie, ja mówię też, nie chcę tutaj inaczej mówić o jednym zawodniku, bo to jest bardzo ważny zawodnik. Tu nie dyskutujemy z tym, tak? Bardzo ważny zawodnik. I moje zadanie polega na tym, żeby mu stworzyć warunki, żeby on strzelał gole. Ja rozmawiałem kiedyś z Robertem, powiedziałem taką fajną rzecz, myślę, że tutaj nic złego się nie stanie, jak to opowiem, jaki on ma podejście do meczów, jak on bardzo chce strzelać bramki. Bo rozmawialiśmy o Szkocji i rozmawialiśmy, czy zagra, czy nie zagra. Ostatecznie nie zagrał Robert. I Robert mówi tak: nie zagram ze Szkocją, czyli nie strzelę bramki, będę wkurzony, to na pewno strzelę coś ze Szwecją. Mhm. On ma takie podejście do tego. On chce strzelać bramki, on wszędzie chce strzelać bramki. Jak na Gierce nie strzeli bramki, to widzę, jaki podkurzony chodzi czasami, jak mu coś tam nie wyjdzie i tak dalej. I to jest taka fajna cecha, bo on chce zawsze i wszędzie strzelać gole. Także ja mówię, ten rewanż z Belgią był dla niego nietypowy. Jemu ta gra nie szła za dobrze, ale za to wypracował nagle z niczego dwie patelnie. Dwie patelnie i rzut wolny. Gdzie Zalewski powinien strzelić gola i powinien strzelić gola Świderski. I rzut wolny, który otarł się minimalnie o głowę, bo też ten strzał był bardzo dobry w jego wykonaniu. No, czasami niewiele brakuje, ale jeśli Robert nie strzela bramki, to chciałbym, żeby wystawiał takie piłki, jak wystawił Świdrowi i Nikoli. Także będziemy też zadowoleni z tego. Chociaż Robert nie będzie zadowolony, bo nie strzelił. Tak. Halo? Kto się dodzwonił? Dobry wieczór. Dobry wieczór. Mówi Kamil Arle, Holandia się kłania. O, cześć. Dobry wieczór. Panie trenerze, chciałem na początku powiedzieć, że jestem bardzo, bardzo zadowolony z pana pracy. I proszę nie patrzeć na to, co tam ludzie opisują, co mówią, bo w latach 90. każdy z nas wie, jak wyglądała piłka nożna, kto za co, co robił i jak bawił, jakie były wtedy czasy. Na stałych etatach stracą pieniądze za to, że nawet jednego dnia nie byliśmy w pracy. Więc świetnie mówię, przyjmować. Widzę troszeczkę, że Krzysiu tam pana napędza. Pan się czuł troszeczkę taki jakby odpytywany, ale jest szacunek za to, co pan robi. To jest reprezentacja Polski. My nie zrobimy z tego, jak nie wiadomo, rzecz przykładowo wygramy w Euro Milion, ale jestem naprawdę zadowolony i proszę trzymać się, nie oglądać telewizji, nie patrzeć to, co ludzie mówią, tylko sztywno, szybko idziemy za panem. Dziękuję bardzo. Nie wszyscy mów za siebie. Są tacy, co nie idą i też jest to ich święte prawo. Nie każdy musi mieć takie samo zdanie. A masz pytanko jakieś? Oczywiście, ale panie trenerze, takie emocje, jakie dostarczył nam pan jako kibicom polskim w Holandii, jak byliśmy na stadionie, to było coś wielkiego. To dzięki temu będę pamiętał to do końca życia, bo po takiej nawet porażce z Belgią umiał pan się podnieść razem z całą drużyną za to szacunek. I do końca z wami. Ja chciałbym z tego miejsca bardzo serdecznie podziękować za ten doping. Była taka sytuacja, że odgrywano hymn, orkiestra odgrywała hymn, zagrano pierwszą zwrotkę, no i kibice zaczęli śpiewać drugą zwrotkę. W tym czasie też już zaczęli Holendrzy śpiewać swój hymn. I ja dopiero poczułem, ilu Polaków jest na stadionie. W tym momencie, kiedy już ten hymn Holendrów był odgrywany i Polacy śpiewali dalej drugą zwrotkę. Także dziękuję wszystkim tym i z Holandii, i z Polski, bo mnóstwo kibiców z Polski też przyjechało za stworzenie atmosfery. Zresztą zawodnicy o tym mówili, ja też o tym mówiłem. Ale skoro pan dzwoni z Holandii, to my to wszystko słyszeliśmy. Dzięki wam mecz był taki, jaki był. Zostawił dużo emocji i tych pozytywnych i też troszkę oczekiwań, że mogło być jeszcze lepiej, ale podsumowując, myślę, że to był fajny wieczór. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy za to, bo to był naprawdę super wieczór. Bawiliśmy się w Holandii jak u siebie, a tak naprawdę i tak jesteśmy u siebie w Europie. Tak naprawdę Europa jest nasza, więc wszystkiego dobrego, nieważne jaki jest wynik, szanuję pana i wszystkiego dobrego i dla kanału sportowego. Dzięki. Ciekawe, czy po 0-6 z Meksykiem powiesz, że nieważne jaki jest wynik. Coś mi się wydaje. Liczy się udział. Ponad 30 metrów byłem na wyjeździe z reprezentacją Polski. Nieważne jaki był wynik, zawsze się dobrze bawiłem. Ale jednak czekamy na dobre wyniki. Od tego jest trener reprezentacji Polski. No tak. Krzysiu, a ja też ciebie, żebyś też swojego, jak to się ojca swojego dziecka chwalił i nie podtrzymał za niego sztuki. Bo my wszyscy chcieliśmy trenera po to, żeby właśnie taki człowiek. Dzięki. Trzymaj się, dziękujemy, pozdrawiamy całą Holandię.
Znaczy Polaków w Holandii, nie całą Holandię. Odbieramy ostatni na dzisiaj telefon za chwilę. A powiedz mi, co ci się na razie nie udało w pracy z reprezentacją? Z Belgią? No jest trochę rzeczy, że pewnych rzeczy nie udało się przetrenować, te, które bym chciała przetrenować. Jadąc na każde zgrupowanie, rozpisuję sobie każdy dzień, każdy trening i wiem, że nie wszystkie te ćwiczenia, które sobie zaplanowałem, udało się wdrożyć i wiem, że bramki, które traciliśmy, co najmniej w dwóch, trzech wypadkach, te ćwiczenia, które chciałem zrobić, a nie udało się zrobić, to może by zapobiegły właśnie. I mam taką bazę ćwiczeń, które zawsze robiłem na reprezentacji U21, z tym, że tam było tyle łatwiej, że spotkaliśmy się w poniedziałek i najbliższy mecz był w piątek. I tak mieliśmy zaplanowane, że mogliśmy pracować i we wtorek dwa treningi zrobić do południa dla obrońców i napastników, rozegranie, ustawienia, różne kombinacje i był ten jeden dzień więcej. Tutaj jest o to tyle trudniej, że tak jak z Walią był w środę mecz, tak jak ze Szkocją był w czwartek mecz, że tego jednego dnia brakuje i gdzieś to upychamy te treningi, ale mimo wszystko no, wiem, że czegoś jeszcze zawsze nie zdążymy zrobić i wybieram te takie najistotniejsze rzeczy, a czasami te mniejsze gdzieś tam umykają i jak tracimy bramki, to mówię, kurczę, to ćwiczenie by zwróciło właśnie na to uwagę, na to skrócenie w polu karnym, bo zobacz, tracimy dużo bramek z dystansu. To nie jest tak, że to są winy bramkarzy, bo uderzył i bramkarz, to są trudne strzały, ale można było zrobić więcej, począwszy od meczu z Walią. Już nie chodzi o interwencję bramkarza, tylko to ustawienie, piłka wsteczna, nie skróciliśmy pola gry. Podobnie było w meczu z Belgią, strzał z dystansu, dużo tych bramek, dwie bramki z dystansu z Belgią. To są takie strzały, których można uniknąć. Jeśli zagrałem piłkę prostopadłą, taką jak przy bramce na 6-1, to się szybko tak wszystko dzieje, czy bramka na 1-1 z Belgią, ciężko wyłapać jeden błąd, który się popełniło, tak jak mówię, trzy błędy zawsze można gdzieś tam sobie wybrać, ale takiego treningu no, brakuje. Mm-hmm. No dobrze, no to odbieramy ostatni dzisiaj telefon. Halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam pana trenera. Cześć, panu. Cześć. Jak dzwonię w sprawie żadnego wywiadu z panem Jacobakiem? Ja ukrywam, że ta sprawa grzeje wszystkich kibiców. Ja chciałem tylko na początku powiedzieć, że jeśli chodzi o pana Czesława, to uważam, że jest na właściwym miejscu i bardzo szanuję go, jego pracę. Natomiast chciałem zapytać, czy będzie jakiś komentarz do sprawy pana Jacobaka? Z mojej strony nie. Ja wszystko powiedziałem w styczniu, to co tutaj w styczniu, też był początek lutego może, to co miałem do powiedzenia i na ten temat już się nigdy więcej nie będę wypowiadał. I to jest wszystko z mojej strony, bo tu nic innego się nie wydarzyło od meczu od stycznia, tak? To był styczeń? No może. Nie, jakiś czas temu, jak to byłeś pierwszy? Od 4 miesięcy, także tu nic się nie wydarzyło i mój głos jest zbędny w tej sytuacji. Okej. Okay. Rozumiem. Chciałem tylko po prostu pytać. Pan uważa, że ta piłeczka będzie cały czas do pana wracać, mimo tam, nie wiem, dobrych wyników, dobrej gry, ale ta piłeczka będzie cały czas wracała przy takich ludziach. Niech wraca, ja już przestałem się tym przejmować, nie mam na to wpływu i tylko tyle mogę powiedzieć. Okej, okay, rozumiem. Dobra. Dziękujemy bardzo. No i to był ostatni dzisiaj telefon. Powiedz mi, czy po tych jesiennych meczach jeszcze przyjdziesz do nas porozmawiać przed mundialem, do Hyde Parku numer 3? Możemy to sobie zadeklarować, czy niekoniecznie? Krzysiek, no tak jak tutaj na tej tablicy pisaliśmy, we wrześniu mamy chyba około 21. Zaczynamy zgrupowanie, w czwartek gramy z Holandią, w niedzielę gramy z Walią. Ja myślę, że warto by, żeby poinformować kibiców, co się wydarzyło przez ten czas. Ja chcę mieć kontakt z kibicami. To nie jest tak, że ja chcę wszystko gdzieś tam w jakimś tam wąskim gronie i nie jest też tak, że tylko chodzę do ciebie, bo byłem też w innych programach i tak dalej. Chodzę tam, gdzie mnie zapraszają, z reguły chodzę, ale też nie mogę być wszędzie. Też nie chcę być, wypada z lodówki, ale wstępnie możemy się umówić, że przed mistrzostwami, czy to będzie bezpośrednio po tych meczach wrześniowych, na pewno się spotkamy. Chętnie się spotkam, czy to będzie po powołaniach, bo do połowy października... Najlepiej dawaj tutaj powołania, w Hyde Parku. No, będziemy głosować, sądy robić na żywo. To jest zawodników, sytuacja bardziej skomplikowana, to wszystko przez federację. Nie wiem, jaki plan jest w ogóle na te powołania, także nie chcę tutaj zgadywać, ale na pewno będzie to jakoś fajnie przygotowane, zresztą tak jak zawsze w PZPN-ie, ale chętnie porozmawiam, bo wtedy pojawi się dużo kontrowersji, dlaczego ten zawodnik, a nie inny. Ja nie będę miał problemu, żeby opowiadać, czym się kierowałem i chcę, żeby też kibice to wiedzieli, bo to pewnie łatwiej będzie zrozumieć, dlaczego ten czy tamten zawodnik i co kierował. Oczywiście wszystkiego nie będę mógł powiedzieć, że była pełna jasność, ale to, co będę mógł powiedzieć, to chętnie się podzielę i możemy wstępnie się umówić, że
po tych wrześniowych meczach odwiedzę ciebie, odwiedzę tutaj redakcję, już w innym pomieszczeniu, tak teraz na Złotej Macie Mieście. Już w innym pomieszczeniu. Złota 44, koło Artura Boruta. Ostatnie piętro. Ostatnie piętro, tak, z widokiem na pałac. Tak. Tak. No dobra, to pamiętajcie tylko, że MPGO to jest nasz sponsor i tam jest hasło Katar i macie mega ofertę dla widzów kanału sportowego. Kanal Plus to też jest nasz sponsor i macie w linku też oferty od Kanal Plus, też atrakcyjna bardzo dla widzów kanału sportowego. I że dzisiaj do godziny, do północy można odebrać od Fuksiarza, fuksiarz.pl 50 zł freebetu, czyli darmowy zakład o wartości 50 zł, po prostu można postawić na mecz Meksyk-Polska bez żadnych, że tak powiem, konsekwencji finansowych. Konsekwencje będą jak wygracie, będziecie mieli pieniądze, ale jak przegracie, to tych konsekwencji nie będzie. Trzeba tam przeczytać regulamin i tak dalej, to wszystko wiadomo. Dzisiaj selekcjoner Czesław Michiewicz był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Za uwagę. Do zobaczenia. Partnerem przechodzenia na ty w kanale sportowym jest Tyskie.